Proszę Państwa, witam serdecznie na kolejnej debacie Fundacji Batorego. Debatę poprowadzi pani doktor Anna Materska-Sosnowska, członek zarządu. Zaprosiliśmy grupę osób bardzo, bardzo znanych, które zaangażowane były w pracę różnych gabinetów w różnych okresach, po to, żeby rozmawiać o zasadniczych problemach państwa. Znaczy, nie chodzi nam o tym, żeby rozmawiać o poszczególnych resortach, chociaż rzeczywiście przykłady mogą być bardzo pożyteczne, tylko raczej o państwie jako całości, o problemach, jakie mamy z państwem w latach 90., w czasach rządów Platformy i dzisiaj w czasie rządów PiS-u. Zaprosiliśmy, to wbrew naszym obyczajom, sporo osób do dyskusji, panelistów jest sporo, ale uważamy, że to może być szczególna wartość również jako początek szerszej debaty na temat problemów państwa, które chcemy podejmować fundacji. Wybaczycie Państwo, że to oznacza, że będzie nieuchronnie pewne skrócenie tej części, w której sala może uczestniczyć w debacie i z góry prośba o to, żeby później w trakcie debaty z Państwa udziałem, żeby wypowiedzi były jak najbardziej zwięzłe, żeby w miarę możliwości ograniczały się do pytań czy tezowych, bardzo zwięzłych wypowiedzi, po prostu żebyśmy się zmieścili w czasie i żebyśmy mogli skorzystać w jak największym stopniu z wypowiedzi naszych panelistów, które zamierzamy opublikować i chcielibyśmy nadać temu takie życie poza tą salą. Innymi słowy, żeby to był element poważnej debaty o problemach państwa polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę i przekazuję Pani Przewodniczącej. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie. Witam Panią i Panów panelistów. No i co, żeby nie zabierać czasu, to zaczniemy naszą debatę. Mam nadzieję, może przyjmiemy taką kolejność, jak siedzimy, to będzie najłatwiej, żeby nie było tutaj żadnych preferencji. Nie... Ja obiecałem, parę osób się pytało, że alfabetycznie. Przepraszam cię bardzo, jeżeli to możliwe. Te osoby być może się przygotowały. Czyli zawsze jakiś porządek musi być. Dobrze, zróbmy w takim razie alfabetycznie. I jako pierwszego o zabranie głosu poproszę pana ministra Michała Boniego. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja nie przepadam za formułą alfabetyczną, bo to temu, który zaczyna, odbiera pewne szanse ustosunkowania się do tego, co może być żywą dyskusją, tak, związaną z tezami, sprawami, poglądami zaprezentowanymi podczas debaty. Zacznę od tego, że może szkoda, że nie ma już między nami Wiktora Osiatyńskiego, któremu chciałem w jakiejś części dedykować tę swoją wypowiedź, bo był człowiekiem, który w sposób bardzo rozumny umiał myśleć i mówić o państwie, dostrzegając najbardziej subtelne wymiary tego, co jest rozwiązaniem prawnym i mieści się w wymiarze konstytucyjnym funkcjonowania państwa, a zarazem miał wrażliwość na pojedynczego człowieka. I myślę, że gdzieś między prawem, konstytucją, a pojedynczym człowiekiem powinno się mieścić to myślenie o wyzwaniach i zadaniach państwa. Też w takich sprawach generalnych chcę powiedzieć, że w roku 1989 wychodziliśmy ze świata zagrożeń. Autorytaryzmu, komunizmu, socjalizmu, stanu wojennego. W roku 2017 dzisiaj wchodzimy w świat zagrożeń. Nie chcę powiedzieć, że ten okres między 89 a dzisiaj był okresem w 100% we wszystkim udanym, ale na pewno skala zagrożeń, z których wychodziliśmy,
jest porównywalna do skali zagrożeń, w które dzisiaj wchodzimy. I dlatego jesteśmy w sytuacji fundamentalnej, jeśli chodzi o próbę rozumienia i rozwiązania wielu spraw. Po drugie, mieliśmy do czynienia z wieloma pułapkami, ja o trzech powiem. Pierwsza, jeden z najgłupszych intelektualnie wybryków, to jest taka mitologia i stereotyp taniego państwa, który był szerzony w różnych latach przez różne rządy, także w jakiejś mierze przez moją formację w określonym czasie. To jest głupie, bo to jest odpowiedź na populistyczne oczekiwanie, że państwo, urzędnicy, instytucje mają działać dobrze, ale zarazem są więźniami tego, żeby być źle wynagradzanymi i są więźniami takiego nieustannego sprawdzania, czy aby państwo na różne cele nie wydaje za dużo. Ucieka się wtedy od prawdziwego pytania, na co państwo powinno wydawać środki. Drugi stereotyp i mit to był mit wracający, myślę, że dzisiaj jakoś obecny, to jest mit silnego państwa. Silnego, niekoniecznie sprawnego, to słowo, określenie sprawne jest ukryte, silne dominuje. I to silne oczywiście oznacza, że mówimy o bezpieczeństwie, tak jak dzisiaj. Życie każdego Polaka będzie chronione przed uchodźcą. Równa się terrorystą, tak, w tym przekazie, który obowiązuje. I w związku z tym można mieć ustawę o policji, która, jak moi koledzy Amerykanie jeszcze z okresu administracji prezydenta Obamy mówili, macie największą, najbardziej na świecie rozwiniętą ustawę inwigilacyjną. My takiej nie mamy. My w Ameryce po 11 września takich możliwości nie mieliśmy. I trzecia pułapka, która nam towarzyszyła przez te wszystkie lata, to był taki spór między państwem minimum, książka Sormana z połowy lat 80., a państwem maksimum. Czyli że redukujemy różne zadania i funkcje państwa, ono nie powinno ingerować w wiele różnych dziedzin, tylko swoje minimalne funkcje, nigdy tego do końca nie zdefiniowano, wykonywać, a zarazem oczywiście było oczekiwane, z całym szacunkiem, mocno też wyrażane przez środowiska lewicowe, oczekiwanie, że państwo będzie państwem maksymalnym w wielu swoich funkcjach, zajmie się obywatelami, otoczy ich opieką właściwie we wszystkim. Tak jak państwo silne, tak jak państwo tanie, i ten spór przesłaniał właściwe rozumienie różnego rodzaju wyzwań. Po trzecie, chcę powiedzieć, że jedną z ważniejszych funkcji państwa jest tworzenie warunków dla rozwoju. Podkreślę, warunków dla rozwoju. Tworzenie warunków dla rozwoju. Myśmy wykonali w działaniach decentralizacyjnych od reformy pierwszej i wyborów do gmin w 90 roku, 25 maja, do drugiej reformy decentralizacyjnej, powiaty, o których można dyskutować i o ich funkcjach, ale województwa, regiony, bardzo wielką pracę. Z pewnego punktu widzenia patrząc, te elementy efektywności wydawania środków unijnych nie byłyby możliwe, gdyby nie ta reforma decentralizacyjna powołująca regionalne województwa. Z innej strony patrząc, oczywiście można powiedzieć, że decentralizacja dawała i będzie dawała poczucie lokalnych tożsamości. To się w jednych miejscach udaje lepiej, w innych miejscach udaje trochę gorzej, ale jak pojeździcie państwo po Polsce, to w wielu miejscach przez lata całe nie było takiej energii lokalnej, która by budowała te lokalne tożsamości. Oczywiście są miejsca, gdzie lokalnie sprawujący władzę samorządową robią to dobrze. Są miejsca, gdzie można mieć wiele zastrzeżeń. Niemniej ten model decentralizacyjny uważam za wielki sukces i atak na samorządy i samorządność uważam za wielkie zagrożenie. Jest jeszcze drugi wymiar tych tworzenia warunków rozwojowych dla państwa, to jest myślenie strategiczne. Z jednej strony strategią rozwoju było wejście do NATO, było wejście do Unii Europejskiej, była transformacja, gospodarka rynkowa. Po 2004 roku
W gruncie rzeczy nie ma takiej jasności, co jest strategią rozwojową Polski, bo samo wydawanie dobre, tak, pieniędzy unijnych, budowanie autostrad nie może być elementem myślenia strategicznego. Rozsypało nam się to całościowe spojrzenie na to, jakie państwo dla ludzi i dla obywateli powinno mieć te kierunki rozwojowe. I jest trzeci element ważny dla budowania warunków rozwojowych przez państwo, z udziałem państwa, to jest budowa kapitału społecznego. On jest w Polsce stosunkowo niski. Historycznie my mamy bardzo silny kapitał społeczny przetrwania. Przez wieki on się utrwalił. Myślę, że różne okresy, także początek transformacji wykształcił taką umiejętność adaptacyjną Polaków, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że nie ma kapitału społecznego nakierowanego na rozwój. Tego kapitału społecznego nie ma z wielu różnych powodów. Możemy definiować, jakie są cechy polskiego społeczeństwa w zachodniej części kraju, we wschodniej części kraju, jacy są ludzie, jak historia buduje albo nie buduje ten kapitał społeczny. Ale o dwóch rzeczach chcę powiedzieć. To znaczy duży krok zrobiony w stronę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Krok, który się w którymś momencie zatrzymał, zawisł. Przez kilka lat, myślę, że od roku 2002-2003, także do 2012-2014, co jakiś czas wracało pytanie, czy oprócz tego, że mamy sieć warunków dla działania organizacji pozarządowych, daliśmy im na przykład coś, co można byłoby nazwać żelaznym kapitałem. Daliśmy im pełnię, tak, takich różnych możliwości, także swobodę i niezależność finansową. Nie, nie zrobiliśmy tego. I nie zrobiliśmy jednej rzeczy jeszcze. Nie zbudowaliśmy w żaden sposób mediów publicznych z misją publiczną, takich mediów, które budowałyby kapitał społeczny, byłyby bezstronne, realizowałyby funkcje obywatelskie. Te media w mniejszej lub większej skali, ja nie mówię o dzisiaj, bo to jest propaganda, tak, a nie media publiczne, ale one nigdy nie miały takiego pełnego celu związanego z zadaniami publicznymi, a uruchomienie mechanizmu czysto rynkowego, to znaczy, że muszą się jakoś w większości same utrzymać i to jest albo źródłem abonament, albo źródłem są reklamy, było tym elementem, który zaburzył możliwość budowania mediów publicznych. A zatem mamy tutaj wielkie, z jednej strony decentralizację osiągnięcia, pół osiągnięcia organizacje pozarządowe i słabości, patrz, media publiczne i wszystkie te wątki edukacyjne, tak, związane z tym. Proszę spojrzeć, w tych sprawach edukacyjnych myśmy nie umieli ani podtrzymać legendy etosu i siły Solidarności, ani nie umieliśmy się oprzeć zniszczeniu tej legendy i tej siły, tak jakbyśmy stracili naszą pamięć, jakby to wszystko, co dzisiaj budujemy, funkcjonowało inaczej. Po czwarte, czy budowaliśmy i udało nam się zbudować państwo dialogu i takich mechanizmów instytucjonalnych, które pozwalają rozwiązywać konflikty? Mamy tu wiele sukcesów. Był pakt o przedsiębiorstwie, który de facto otworzył drogę, można się spierać, udanej czy nie, ale prywatyzacji. Była komisja trójstronna, były negocjacje i poważne traktowanie partnerów społecznych. Były te działania związane z ruchami obywatelskimi, niedokończona próba mocniejszego wciągnięcia w dialog obywatelski organizacji pozarządowych po to, żeby razem szukać rozwiązań dla przyszłości kraju. Można więc powiedzieć, że te umiejętności dialogowe, one nie tylko wiążą się z instytucjami, one także wiążą się z osobami, które mają taką umiejętność albo nie. I mam wrażenie, że w którymś momencie po roku 2003-2004 zabrakło już tych zdolności dialogowych.
sam wspominając swoją aktywność w latach 2007-2011 w pierwszym rządzie Tuska, mam wrażenie, że było ileś starań, tak, związanych z tą dziedziną. Czy to było później, czy się utrzymało, czy się trochę rozproszyło? Stawiam tutaj jeden wielki znak zapytania. Dzisiejsza Polska nie jest Polską żadnego dialogu. Nie jest Polską, która wykorzystywałaby partnerów instytucjonalnych i społecznych do wspólnego rozwiązywania problemów. I po piąte, w związku z tym, dlaczego to jest takie ważne? Bo istotą jest państwo obywatelskie. Państwo, którego różne funkcje nastawione na rozwój, nastawione na rozwiązywanie konfliktów, tak naprawdę orientują się na obywatela. Obywatel jest główną wartością. Wszystko powinno być jemu podporządkowane, łącznie zresztą ze zdefiniowaniem dóbr publicznych, które jako element funkcjonują poprzez usługi i jako element rozwojowy, edukacja, zdrowie, mogą odgrywać niesłychanie sprawy kultury, mogą odgrywać niesłychanie istotną drogę. Można powiedzieć, że my przeszliśmy taką drogę w tym zmienianiu państwa w stronę państwa obywatelskiego, kiedy uświadomiliśmy sobie, że ten urzędnik, urzędy, instytucje, administracja już niekoniecznie jako główny punkt odniesienia mają świat polityki, tylko tym punktem odniesienia stają się różni interesariusze, różne grupy, także grupy interesu. Ale nie doszliśmy do punktu, w którym państwo nastawione jest na indywidualnego niejako odbiorcę i na to, żeby budować z nim partnerstwo. To jest nowoczesne, otwarte państwo. To o tym się mówi smart government, open government. Otwiera się różnego rodzaju dane. Państwo się dzieli tymi danymi. Myśmy w takiej wdrażaniu dyrektywy Reuse o ponownym użyciu informacji publicznej otworzyli się częściowo, ale niektóre wątki zostały w poprawkach senackich, to był rok chyba 2011, zamknięte, tak jakbyśmy do końca nie mieli zaufania do tego, że obywatele powinni wiedzieć o swoim państwie wszystko, że państwo powinno być we wszystkich swoich działaniach transparentne. Ja nie mam czasu, żeby dokładnie tutaj wchodzić w te wszystkie wątki. I wreszcie po szóste, istotą demokracji nie są tylko wygrane czy przegrane wybory. Istotą demokracji są funkcjonujące instytucje demokratyczne, równowaga między władzami, wykonawcza, ustawodawcza i sądownicza. I myślę, że wielki wysiłek po 1989 roku, także związany z zapisami konstytucyjnymi, dlatego w jakiejś mierze chcę dedykować tę wypowiedź Wiktorowi Osiatyńskiemu, jest w tej chwili koszmarnie, straszliwie marnowany. Model, który będzie na pewno wiele osób do tego się odnosiło, który zdestruował Trybunał Konstytucyjny, który w zamiarze ma destrukcję Sądu Najwyższego jako tej instytucji, która de facto potwierdza legalność i prawdziwość i rzetelność przeprowadzonych wyborów na końcu. Model powoływania członków KRS-u w sposób polityczny, model szykowanych zmian dotyczących wcześniejszych emerytur. Przypomnę, w systemie sądowniczym ten model wygląda zupełnie inaczej, a jeśli będzie 60-65 lat kobiety, mężczyźni i jeśli ci, którzy będą chcieli zostać sędziami dalej, będą musieli prosić o to ministra sprawiedliwości, to prawdopodobnie ze 40% składów sędziowskich wymiecie. A zatem nie pilnujemy dzisiaj tej separacji władz i to oczywiście uważam za jedno wielkie zagrożenie. Może w dyskusji będzie jeszcze czas na kilka uwag. Chcę powiedzieć tak, jeśli w 1989 roku staraliśmy się wyjść z zagrożeń, jakie poprzedni system dla rozwoju, dla Polski, dla wolności, dla obywateli tworzył, to teraz znaleźliśmy się w punkcie, w którym de facto musimy tę debatę i tę pracę jeszcze raz wykonać. Definiując zagrożenia, ale nie wracając
do tego modelu państwa, który mieliśmy przez te wszystkie lata od 89 do 2015, bo to byłoby za proste, bo czas idzie do przodu, bo ludzie się zmieniają, bo są nowe wyzwania i wymagania, tylko redefiniując wiele zadań i funkcji po to, żebyśmy mogli zbudować państwo, które będzie państwem nadążającym za zmianami świata. Państwo, w którym jedynym jego sumieniem będzie prawo, a nie jakakolwiek religia. Państwo, które nawiąże tutaj do jednej z istotnych tez obecnie dzisiaj rządzących, że trzeba wymienić elity. To bolszewicy wymieniali elity. I mamy w tym roku 100 lat od rewolucji bolszewickiej. I proszę spojrzeć z pewnego punktu widzenia, patrząc, Rosja 1917 roku w relacjach z cywilizowanym światem miała do tego świata taki sam dystans, jak ma z pewnego punktu widzenia, patrząc dzisiaj, w 2017 roku. Wymiana elit do tego w jakimś sensie także doprowadziła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dyscyplinę czasową. Oczywiście znalazły się wątki i bardzo nasze, polskie i uniwersalne, ale też narzucił pan w ten sposób pewien ton dyskusji. Rozumiem, że państwo też w swoich wypowiedziach, jeżeli zechcecie, możecie się oczywiście odnosić do tego. Panie ministrze. Dziękuję bardzo. W 2005 roku Fundacja Batorego zorganizowała serię dyskusji, spotkań z politykami, którzy wypowiadali się na trochę podobny temat do dzisiejszego naszego spotkania, kondycję naszego państwa. To były spotkania z pojedynczymi mówcami. Byłem zaproszony, byłem któryś tam z rzędu i to tyle było istotne, że zdaje się, że wszyscy przede mną skupiali się na dowodzeniu, że Trzecia Rzeczpospolita się przeżyła i że powinna być zastąpiona czymś zupełnie nowym. Ja do bardzo sceptycznie nastawionej publiczności, występując wobec bardzo sceptycznie nastawionej publiczności, starałem się udowodnić, że nie jest tak źle z tą Trzecią Rzeczpospolitą. Mam wrażenie, że dzisiaj, gdybyśmy mieli cofnąć się o te 12 lat, z chęcią byśmy się znaleźli w Trzeciej Rzeczpospolitej, takiej jaka ona była w 2005 roku i zastąpili nią to, co mamy w chwili obecnej w naszym kraju. Ale ja myślę, że warto byłoby przy tej okazji próbować przynajmniej trochę głębiej spojrzeć na bieg wydarzeń przez ostatnie ćwierć wieku w naszym kraju, na to wszystko, na te głębsze przyczyny, które określają, jak funkcjonuje nasze państwo, niż skupiać się na komentowaniu takich czy innych decyzji, czy takich i czy innych polityk poszczególnych rządów, ekip, środowisk i tak dalej. Mnie się wydaje, że o jakości funkcjonowania państwa z grubsza decydują trzy kwestie. To są regulacje, instytucje i ludzie. I z respektem podchodzę do tych dwóch pierwszych, zdając sobie oczywiście sprawę z tego, jak ważne są regulacje, jak ważne jest prawo, jego jakość, poziom, mądrość bądź nie, elastyczność bądź nie, ogólność bądź nie, intencje, z jakim jest tworzone, czy ustawodawca jest nastawiony na to, żeby wprowadzać minimum ograniczeń dyktowanych koniecznościami, czy też raczej wprowadza regulacje, które uznaje za wygodne, służące bezpośrednio interesom tego, kto wpływa na przyjmowanie tego nowego prawa. Instytucje mogą być zdefiniowane, skonstruowane w sposób sprzyjający ich sprawności bądź nie, prowadzący czy zwiększający ryzyko zderzeń, konfliktów bądź bliższej współpracy itd. itd. Naprawdę wszystko to doceniam, jak może niektórzy z państwa pamiętają. Pracowałem w Komisji Konstytucyjnej, byłem jej przewodniczącym, więc raczej nie przyjąłbym zarzutu, że nie doceniam tych kwestii. Ale mówię to wszystko w głębokim przekonaniu, że można ułożyć sobie życie nawet w niewygodnie umeblowanym mieszkaniu. I jest parę bardzo wymownych dowodów na świecie, że tak jest. Chociażby często także przeze mnie wspominana konstytucja amerykańska. Przypominam ją dlatego, że jak słyszę zarzuty, iż 20-letnia konstytucja jest konstytucją przestarzałą, to śmielam się przypomnieć, że jest 228-letnia konstytucja, która z niewielkimi zmianami funkcjonuje nadal. Okazuje się, że dokument ewidentnie przestarzały
może służyć oczywiście pod pewnymi warunkami związanymi z obyczajem konstytucyjnym, interpretacją Sądu Najwyższego, także w dniu dzisiejszym bez większych zmian. Czy przykład Wielkiej Brytanii, nie mającej pisanej konstytucji, gdzie państwo też nie najgorzej funkcjonuje, także dzięki rolom sędziów i obyczaju konstytucyjnego. A więc nie lekceważąc kwestii regulacji i instytucji, jestem osobiście przekonany, że w największym stopniu ostatecznie o tym, jak funkcjonuje państwo, decydują jednak ludzie, i to zarówno my wszyscy jako obywatele z naszą świadomością, naszą wiedzą, naszym stosunkiem do istotnych elementów funkcjonowania państwa, właśnie chociażby do tych regulacji. Mam na myśli naszą wiedzę prawną i nasz stosunek do prawa, jak i ludzie z poszczególnych grup występujący w różnych rolach w tym państwie, a więc funkcjonariusze tego państwa, urzędnicy, ale także politycy itd., itd. Mnie się wydaje, że jeśli coś nam nie wyszło, albo w istotnym stopniu, większym niż w pozostałych obszarach nie wyszło przez te 27 lat, to właśnie ukształtowanie się takiego społeczeństwa, ja nie mówię ukształtowanie takiego społeczeństwa, kształtowanie się takiego społeczeństwa, które potrafiłoby dobrze, mądrze funkcjonować w demokratycznym państwie, bo to oczywiście trzeba podkreślić, to jest istotne w demokratycznym państwie. W państwie systemu autorytarnego czy dyktatury, to czy obywatele są mądrzejsi czy mniej mądrzy, wiedzą mniej czy więcej, ma relatywnie mniejsze znaczenie, bo i tak mają się słuchać. W państwie demokratycznym, gdzie dysponują silnymi uprawnieniami politycznymi i mają istotny wpływ, realny wpływ na najważniejsze sprawy, to jest szalenie ważne. Otóż ośmielam się twierdzić, że zarówno gdy chodzi o taką przeciętną, potoczną wiedzę obywateli w kwestiach istotnych, ważnych, wtedy kiedy ci obywatele jako wyborcy, jako głosujący w referendach o czymś rozstrzygają, jest kiepsko. Jest relatywnie niski poziom wiedzy o samym państwie, o jego roli, o jego zadaniach, o jego odpowiedzialności i tak dalej. Ja co prawda, będąc przez 25 lat posłem czy senatorem, zaobserwowałem jedną taką dla mnie bardzo charakterystyczną zmianę. Otóż co drugi interesant, który przychodził do mojego biura poselskiego w 90 roku, przychodził z prośbą o załatwienie mu mieszkania. Pod koniec tego 25-lecia mojej parlamentarnej aktywności nikt nie przychodził w sprawach mieszkaniowych, bo wiedzieli, że państwo tego nie załatwia. Ale to chyba jedyna zmiana, którą rzeczywiście ludzie sobie przyswoili, pojęli do końca. Proszę? No tak, poszli do burmistrza po socjalne, no ale zrozumieli, że coś się zmienia. Natomiast gdy chodzi o zrozumienie funkcjonowania państwa, o zrozumienie takich elementarnych kwestii, jak finanse publiczne, skąd się biorą pieniądze w budżecie, ile tych pieniędzy jest, na co je można wydawać, a na co nie, z tym jest źle. Kilka miesięcy temu odbyło się w Szwajcarii referendum, w którym Szwajcarzy odpowiadali na pytanie, czy chcą, żeby wprowadzić system gwarantujący każdemu obywatelowi Szwajcarii miesięczny dochód w wysokości 2500 euro. 80% głosujących zagłosowało przeciwko temu. Proszę sobie wyobrazić przebieg podobnego referendum w Polsce. Nie 2500 euro, tylko już niech będzie 2500 złotych miesięcznie dla każdego. Jaki byłby wynik? Większość tych, którzy w Szwajcarii głosowali przeciwko, zrobiła to, bo wiedzieli, że nawet bogata Szwajcaria nie jest w stanie wytrzymać takiego obciążenia, że budżet nie jest z gumy. Mam wrażenie, że u nas nadal bardzo wielu obywateli w ogóle nie interesuje, skąd się biorą pieniądze w budżecie państwa. To rząd załatwi, więc jak rząd mówi, że załatwi, to w porządku. Tu już jest problem rozwiązany i to nie jest nasze zmartwienie. A poza tą wiedzą dotyczącą samego państwa, jego funkcjonowania, jest niezwykle poważny problem świadomości, wiedzy i kultury prawnej, łącznie połączonych ze sobą elementów. Ja pamiętam, że w 1994 roku jako minister sprawiedliwości brałem udział w jednym z wielkich zgromadzeń prawniczych i dyskutowaliśmy wtedy na ten sam temat, wiedzy, świadomości, kultury prawnej w naszym społeczeństwie. Otóż oczywiście wszyscy narzekali,
Przy czym najczęściej argumenty tłumaczące ten stan rzeczy nawiązywały do PRL-u, zaborów, takich różnych rzeczy. Mam wrażenie, że po 27 latach praktykowania demokracji w wolnym kraju tego typu argumenty stają się coraz bardziej fikcyjne. One nie tracą swojego historycznego znaczenia, tylko relatywne ich znaczenie oczywiście zmalało bardzo, bo przez 27 lat teoretycznie mogliśmy wszyscy coś zrobić. Wydaje mi się, że niewiele zrobiliśmy. Powiedziałbym, że nadal dominuje takie myślenie o prawie, jakie znamy z filmu Sami Swoi. Więc bardzo często, czy często jest tak, że jeżeli obywatel styka się z jakąś regulacją, to nie tyle zastanawia się nad tym, jak się do niej dostosować, jak ją wypełnić, tylko jak ją obejść. I to dotyczy nie tylko przeciętnych wszystkich ludzi, czy wielu ludzi, ale to dotyczy także tych występujących w specyficznych rolach w państwie. Myślę tutaj teraz o politykach. Jestem głęboko przekonany, że politycy nagrzeszyli niezwykle wiele i to w różny sposób w tym obszarze spraw. Z jednej strony to jest kwestia zaniechań, a więc nie uczenia, nie wyjaśniania. Z drugiej strony to jest fatalne wychowywanie przez zły przykład, a więc przez pokazywanie, jak można obchodzić prawo, jak można je próbować stosować w złej wierze, jak można je fałszywie interpretować itd., itd. Pamiętamy niektórzy z nas, początek lat 90. To się wiązało jak raz ze sobą mojego przyjaciela z wydziału, Lecha Falandysza, jako prawnika Lecha Wałęsy, co się wtedy działo i jakie było nasze zdziwienie, czy wielu z nas, że można próbować coś takiego wyprawiać z prawem. Otóż poszliśmy w tym kierunku bardzo daleko i powiedziałbym, że robiły to poszczególne ekipy, niezależnie od orientacji politycznej. W tej chwili osiągnęliśmy swoiste apogeum na przestrzeni owych 27 lat. A to się brało i bierze w moim przekonaniu tak naprawdę z głębokiego niezrozumienia, czym jest rzeczywiście prawo, jaka jest rola prawa dla funkcjonowania państwa, niezrozumienia tego, że prawo należy traktować się naprawdę na serio. I że jest to pierwszy obowiązek ludzi na świeczniku, ludzi decydujących o większym stopniu niż pozostali o funkcjonowaniu państwa i ludzi, którzy są widziani i których zachowania są widziane, obserwowane i często potem naśladowane. Także to jest ten drugi element, który w moim przekonaniu jest w dosyć powszechnej skali poważnym problemem. No i wreszcie kwestia tych szczególnych, specyficznych grup występujących w imieniu państwa. Już się ograniczę jedynie do tak zwanych elit politycznych, do ludzi biorących udział w życiu politycznym, będących w parlamencie, w rządzie, w rządach itd., itd. Znowu to jest kwestia ich wiedzy, to jest kwestia ich świadomości, ale to jest też kwestia ich fachowości w tych dziedzinach, którymi się zajmują. Myślę tutaj także o wysokich funkcjonariuszach państwa, którzy są coraz częściej wymieniani wraz ze zmianą ekipy politycznej w kraju. Z tym jest niestety źle i wydaje mi się, że to jest jeden z najpoważniejszych problemów w tej chwili, gdy chodzi o dobór kadr na istotne stanowiska w różnych obszarach funkcjonowania państwa. To są ludzie zgłaszani przez partie polityczne, najczęściej z wnętrza tych partii politycznych i na przestrzeni 25 lat, obserwując jak się kształtowały partie polityczne, ja jestem osobiście przekonany, że ich jakość ulegała degeneracji i mechanizmy selekcji ludzi docierających do polityki, do ważnych stanowisk również ulegały pogorszeniu. Coraz mniej było rzeczywistych fachowców, którzy po prostu mają z różnych przyczyn bardziej atrakcyjne alternatywy. Coraz mniej było ludzi rzeczywiście głęboko ideowych, a coraz więcej ludzi zaangażowanych w to działanie ze względu na osobiste ambicje, kariery i tak dalej, i tak dalej. I niestety mamy w związku z tym do czynienia z niską jakością rządzenia, wynikającą także z niewiedzy i z układu personalnego, personalnych zależności, a więc ponieważ partie zrobiły się bardzo takie wodzowskie, to niezależnie od tego, czy to jest dzisiejszy PiS, czy to była wczorajsza Platforma Obywatelska, jak wódz powiedział, to tak ma być i nikt się nie ośmieli postąpić czy zachować inaczej. Ja jestem oczywiście krytykiem obecnych rządów i daję temu często wyraz publicznie,
ale żeby sobie nie ułatwiać zadania i nie jeździć wyłącznie po PiS-ie, wspomnę tylko już, będę zaraz zmierzał do konkludowania tego wystąpienia, o jakimś się choćby jednym przypadku z okresu rządów Platformy, a może zacznę od SLD. Za rządu Leszka Millera doszło do takiego tragicznego wydarzenia. Policjanci wykryli gdzieś w jakiejś miejscowości podwarszawskiej skradzionego tira z czymś drogim w środku. Pojechała ekipa policyjna, żeby się tym zająć, konfiskować. Nadjechał samochód z bandziorami, którzy ostrzelali tych policjantów. Jednego z tych policjantów zabili. To było tak szokujące, że na posiedzeniu rządu premier poprosił nas o uwagi, o komentarze. Ja od wielu lat wcześniej byłem głęboko przekonany, że głównym problemem naszej policji jest niski poziom wyszkolenia, wykształcenia policjantów, niski profesjonalizm i że tutaj ewidentne były takie elementarne błędy w postaci braku ubezpieczenia tej całej akcji i tak dalej. I że w związku z tym wnioski powinny zmierzać do podniesienia jakości szkolenia policjantów. No ale rząd po dyskusji postanowił zaproponować zmiany w prawie regulującym sposób użycia broni przez policję w celu ułatwienia użycia broni i to się na konferencji prasowej dobrze sprzedało. Jak za rządów Tuska pojawił się w pewnym momencie, w dużym stopniu też zrobiony przez media, problem tak zwanych dopalaczy, to co zrobił rząd Tuska w sytuacji, w której należało się skupić na edukacji, wyjaśnianiu, tłumaczeniu i tak dalej, żeby dzieciaki nie brały tych świst do ręki. Rząd Tuska wprowadził moim zdaniem niekonstytucyjną ustawę zakładającą zamykanie tych wszystkich sklepów, konfiskatę, grzywny sięgające miliona złotych nakładane przez urzędników państwowych i tak dalej, i tak dalej. Na konferencji prasowej to się dobrze sprzedało. Dzisiaj, 10 lat później, problem z dopalaczami mamy dokładnie na takim samym poziomie jak 10 lat temu. Można byłoby mnożyć. Jest bardzo łatwo sięgnąć po tego typu przykłady pokazujące właśnie ten niewłaściwy stosunek do prawa, niewłaściwe rozumienie swojej roli przez ludzi rządzących naszym krajem. Już żeby zakończyć. Mam wrażenie, że trochę lepiej było w pierwszym okresie naszego przekształconego państwa, ponieważ przyświecały nam wielkie cele. I to były wielkie cele 89, 90 roku, w bardzo dużym stopniu podzielane. Oczywiście inicjatorem głównym były środowiska, byli ludzie związani z dawną opozycją, Solidarnością, ale te cele w bardzo dużym stopniu były podzielane przez wiele środowisk politycznych i dlatego taki poziom współpracy i zgody w tak zwanym Sejmie Kontraktowym mógł mieć miejsce. Potem mieliśmy inne ambitne zadania, głównie związane z polityką międzynarodową i jakoś to nas organizowało i jakoś to kazało nam trzymać pewien fason, być na pewnym poziomie i tak dalej. Kiedy nam tego wszystkiego zabrakło, słoma z butów zaczęła wychodzić i dlatego mamy dzisiaj taką sytuację, jaką mamy. No bardzo smutno pan zakończył. Oczywiście myślę, że to też się łączy z różnymi rolami, jakie są nakładane na obywateli. I obywatel to tylko jedna z ról człowieka, więc tutaj też pozostają pewnie niedociągnięcia. Panie marszałku, i co pan na to? Zacznę od tego, że kiedy człowiek przekracza 60, to jak wiadomo, jedni prędzej, drudzy później, zaczyna tetryczeć. No można tetryczeć na dwa sposoby. Jednym idzie wzgryźliwość, a drudzy tak bardziej dobrotliwy piernik. Mi idzie w tego dobrotliwego piernika. Dlatego ja spojrzę na minionych 25, właściwie 27 lat pod takim oto kątem. Znaczy, trzeba powiedzieć, co się udało, co wyszło, dlaczego wyszło, a czego i kiedy nie zrobiono i dlaczego nie zrobiono, to będzie ta druga istotniejsza część wypowiedzi, bo ja jestem ze szkoły Rebrona Kemptadraty, znanego z twórczości Stanisława Lema, który wykładał przez 40 lat w Wyższej Szkole Neantycznej ogólną teorię smoków. No i doszedł do wniosku, że jak coś istnieje, to to jest banalne. Nauka nie powinna się tym zajmować. Natomiast jak czegoś nie ma, to jest problem. Innymi słowy, istotne jest też to, czego nie zrobiono, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa. Spojrzę na te minione 27 lat z perspektywy kogoś, kto przychodzi na stanowisko
premiera i przychodził w kolejnych kadencjach, w kolejnych latach. No i zadaje sobie pytanie, no a jak ja mam tym całym interesem zarządzać? Otóż niewątpliwie przynajmniej dwa pierwsze rządy Tadeusza Mazowieckiego. Nie będę tutaj mówił o wymiarze walki o władzę, tylko no, jest, siadam w gabinecie, no i co? Prawda? Niewątpliwie, jeśli chodzi o zmiany państwa, przebudowę państwa, to pierwsze dwa rządy Tadeusza Mazowieckiego i Jana Krzysztofa Bieleckiego, poza wielkim dziełem reformy samorządowej, w ogóle przebudową państwa, no i zapewnieniem tych form niesłychanie istotnych, czy fundamentalnych reguł dotyczących tego, że ma być ma kwestii wolności i demokracji, tych formalnych reguł demokracji, to przebudową państwa się nie zajmowały specjalnie. No i można powiedzieć, że słusznie, bo kiedy wali się wszystko, prawda? Kiedy mamy tak potężny kryzys gospodarczy, no to robimy tym co jest. Pewne elementy przebudowy państwa pojawiły się w okresie rządów Hanny Suchockiej, mam tu na myśli przede wszystkim Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, czyli koncept. Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, czyli stwierdzenie, że no, ciągle mamy to państwo z znacznej części kadrami, nawykami, centralistyczno-postkomunistyczne, no i w żaden sposób nie damy sobie rady, jeżeli nie stworzymy sobie bypassu, ale także alternatywnego źródła zasilania politycznego, bo na volonté générale, która ujawnia się w wyborach, no to ona się ujawnia, a potem jakoby jej nie było, prawda? Więc to był tak. Ale tak naprawdę pierwsze przebudowa państwa jako pewnej struktury, to zaczyna się od pierwszego gabinetu SLD-PSL czy PSL-SLD. Wtedy pojawia się ustawa o Radzie Ministrów. Pojawia się ten w końcu nieudany, ale niesłychanie istotny ustawa o Rządowym Centrum Strategicznym. Wtedy z szerszą perspektywą zaczyna się myśleć, no dobrze, ale jak te instytucje poukładać? I sądzę, że że wtedy pojawiła się, i to nie przypadkiem, formacji postkomunistycznej, to mówię opisowo, prawda, coś takiego. No dobrze, PRL jakoś tam działał, no ale można było działać, struktura rządowa działała, no ale tak w kategoriach politologicznych. Dlaczego? Co ją integrowało? No, partia ją integrowała, biuro polityczne na czele tej partii ją integrowało. Usunięto po 1989 roku ten podstawowy podmiot koordynacyjno-integrujący i w jakimś sensie państwo trochę zaczęło się rozjeżdżać, rozchodzić. Ta próba z lat 93-97 to jest podjęcie problemu centrum decyzyjnego rządu. To jest pierwsza próba na pozbierania tego wszystkiego do kupy. No, potem przychodzi do władzy AWS. Ja tutaj odniosę się jeszcze do Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, który stał się instytucją, powiedzmy, zabawowo, nie tak był myślany, bo to jest ustawa z 96 roku, to znaczy spożytkował ją już AWS, ale stał się instytucją przetargowo-fasadową, to znaczy przetargowo, bo za rządów AWS-u
To służył ministrowi Kropiwnickiemu do walki z wicepremierem Balcerowiczem wyłącznie, a później za drugiego rządu SLD no to Lecha Nikolskiego tam zesłano, no i to już była czysta fikcja. Innymi słowy, instytucja pomyślana jako mózg centrum decyzyjnego rządu w ogóle nie zafunkcjonowała w tej roli i kiedy w ramach, tu się też bije w piersi, może nawet mam większy powód, by się bić w piersi niż Michał Boni, kiedy w ramach taniego państwa zlikwidowano RCSS, no ale jakby nie bardzo było wiadomo po co dalej. Jeżeli chodzi o rządy AWS-u, to były te cztery wielkie reformy, ale właściwie centrum rządu, a o nim przede wszystkim mówię, wtedy nie ruszono. Jedyne, co się działo, i to znaczy, jeżeli chodzi o centrum rządu, i co zarówno w czasach AWS-u, jak i SLD, to była pewna mobilizacja woli i napięcia w sprawach przejmowania acquis communautaire. No to ja, tu siedzi marszałek Borowski, ja pamiętam, jak nas z naszą zgodą gnębił jako marszałek posiedzenia do 3-4 nad ranem, bez specjalnych protestów, bo wszyscy wiedzieli, że trzeba, a potem, a przedtem no to było przełamywanie pod patronatem premiera Buzka tych niemożności instytucjonalnych, które się pojawiły, ale to przełamywanie było, dokonywało się dzięki aktywności konkretnych osób i napięciu woli politycznej, a nie rozwiązaniu problemu instytucjonalnego. I generalnie rzecz biorąc, ale państwu się, jeżeli spojrzeć w perspektywie porównawczej, to państwu się bardzo sporo udało, bo ja tutaj słyszałem słuszne krytyki. No tak, tego udało się bardzo mocno ograniczyć przestępczość zorganizowaną. No tak, spójrzmy. Pozycja obywatela wobec urzędu, tak jak przypominam sobie pierwszy połowę lat 90., zmieniła się zasadniczo. Absorpcja środków europejskich, można podważać pewną jakość, czy na to, co trzeba wydawano. Ale no nie rozkradziono, ani nie zmarnowano w tym sensie, że zostaje. W bardzo kluczowym punkcie, czyli rozwoju polskiej gospodarki rolnej, najbardziej proeksportowy segment gospodarki. No, owszem, PSL, kolesiostwo, nepotyzm, ale ci kolesie i nepoci uczyli się, studiowali, sprawdzali się. Znaczy brali swoje koszyczkowe, ale wszystko szło do przodu. Korupcja, oligarchizacja, no spójrzmy na naszych południowych sąsiadów, gdzie minister finansów i wicepremier, który niedługo będzie premierem, no to jest, prawda, steruje państwem, prawda, a będzie to jest w Unii Europejskiej, nasz sąsiad, to jest przypadek captured state, zawłaszczonego państwa. No, w Polsce coś takiego jest niemożliwe. No, niemniej jednak to wszystko udało się zrobić, a wszyscy mamy jakiś bardzo poważny i uzasadniony niedosyt, no, który polega na tym, że pojawiają się nowe czasy, a to, co udało się zrobić, zastygło. Tu Michał Boni wymieniał tak mniej więcej lata 2004. Mniej więcej rok, kiedy to. Co się wtedy skończyło? Nastąpił smutek spełnienia, czyli załamał się pewien konsensus i na poziomie obywatelskim, ale także na poziomie politycznym. Prawda? Dotyczący tego, no chcemy być na Zachodzie. Najpierw NATO, potem Unia Europejska. Właściwie, a potem trwaj chwilo, jesteś piękna.
jesteśmy tam, gdzie trzeba, w związku z tym, co będziemy sobie, mówię to z punktu widzenia premiera i to jest właściwie cały okres Platformy, a jeżeli chodzi o PiS, to właśnie ten pierwszy PiS, to właściwie też. Bo został odrzucony przez słuszne siły w partii cały ten program lek przebudowy państwa. No, rzecz skończyła się na pewnej przebudowie kadrowej. Były pewne elementy przebudowy w resortach, ale nie było żadnego impulsu z kancelarii premiera, ani jednego, ani jeszcze mam trzy minuty, ani drugiego. Czyli no, trwaj chwilo, chwilo jesteś piękna i tutaj jest istotne to, że z kolei za dwóch kadencji Platformy były dwie poważne próby zajęcia się sprawą. Jedna poważna próba tu siedzi, nazywa się Michał Boni. To znaczy mówię o raporcie Polska 2030. Takich raportów było więcej. Był raport Hausnera, była z innych pozycji, no, czy prace naukowe, czy publicystyka Kazimierza Wierzyckiego, Rafała Matei mówiącego te słowa, była książka Artura Wołka Słabe Państwo, multum, prawda? To wszystko było zbieżne. I co? I nic, chociaż był minister, przyjaciel premiera. Jakby tego. Druga poważna próba to było pewne seminarium, w którym w jakimś w pewnym zakresie brał udział pan premier, marszałek Cimoszewicz, zorganizowane bodajże z inicjatywy wicepremiera Pawlaka przy Tusku. Tam wiceminister Siemoniak brał w tym udział, Grzegorz Rydlewski, różni ludzie. Ja czytałem materiały z tego seminarium. Tam można się bardzo poważnie spierać o poszczególne rozwiązania, ale pewien projekt był. I to był, proszę powiedzieć, na szczeblu politycznym, bo to nie byli jacyś tam eksperci Fundacji Batorego, którzy sobie coś... No ale o sobie też mówię. Ja wiem, że ironia jest wrogiem komunikatywności, a autoironia już do potęgi, ale proszę tak to traktować. To znaczy, to było poważne polityczne przedsięwzięcie, no, po czym odbyła się rozmowa z panem premierem i rzecz się rozpełzła. Została w ogóle nie podjęta, chociaż przez rok różni ludzie, także na wysokim szczeblu politycznym, na tym naprawdę ostro pracowali. No i pytanie, dlaczego? Moim zdaniem jest tak, bo nie było przymusu. Bo nie było przymusu, nie było noża na gardle. Innymi słowy, póki nie wprowadzi się takiego mechanizmu zarządzania, takiego mózgu państwa, który podpowiada, że trzeba coś zrobić, póki nie... Nie wtedy, kiedy jest nóż na gardle, bo wtedy może być za późno, tylko za nim, ale to trzeba zrobić. Ale samo wprowadzenie tego musi być związane z ciężkim kryzysem niewydolności. To znaczy musi się pojawić nóż na gardle, żeby to zrobić. Bo premier, ja tak nie za bardzo wzburzam się na premiera Tuska. Schumpeter to opisywał w klasycznej pracy, że premier przypomina, i to w systemie dwupartyjnym, dżentelmena, który jedzie na narowistym koniu. Tu opozycja, tu własna frakcja, tu ministrowie. No to on chce się utrzymać w siodle. A gdzie ten koń? Tego byle on się utrzymał w siodle. Innymi słowy, w rządzie muszą być tacy, no niech się on utrzymuje w siodle, ale którzy mu powiedzą, panie premierze, i on wie, że trzeba ich się słuchać, uzdął w prawo. Tak, no dobrze, koń podskakuje, ale już kończę, uzdął w prawo. W związku z tym, tak jak tutaj siedzimy, po prostu czekamy na cięższy kryzys niż jest. Ja mówię realistycznie i pewne okno możliwości. No tutaj jest raz, dwa, trzy, nie wiem, siedem czy osiem ekspertów w poszukiwaniu księcia. I musi nastąpić szczęśliwa chwila historii, to znaczy, że ciężki kryzys połączy się z tym, że pojawi się książę, który będzie mniej więcej takich jak my, czy innych naszych następców, no, rozumiał. No,
Bo jak nie będzie szczęścia w historii, to będzie tak jak jest i kolejny ciężki kryzys może zostać zmarnowany. A jak będziemy mieli szczęście i książę tak się pojawi, to będzie mogło być lepiej. Dziękuję. Dziękuję. Pani minister, bardzo proszę. Witam serdecznie. Ja mam jeszcze 60, więc nie wiem, w którą stronę mi pójdzie, czy stetryczenia i marudzenia, czy ta druga. No, dobra, zgryźliwie. A, także jeszcze nie wiem. Proszę Państwa, myślę, że znaczy chciałabym powiedzieć tak. Chciałabym mówić o okresie 89-2015, dlatego że mam bardzo poważne przeświadczenie, że PiS postanowił w 2015 roku w listopadzie wrócić do roku 89. To znaczy im się rzeczywiście zamarzyło, żeby to wszystko zbudować raz jeszcze. Nowe elity, nowa kadra urzędnicza, nowe służby, wszystko ich. Tak zastanawiałam się, co powinno cechować dojrzałe rządy i myślę, że powinna to być odpowiedzialność, cierpliwość i korzystanie z doświadczeń poprzedników. I teraz w roku 89 my dostaliśmy wolność i chcieliśmy bardzo szybko być właśnie całkowicie wolni, coraz bogatsi, coraz szczęśliwsi, coraz bliżsi Zachodu. W związku z tym tą taką emocją dominującą była niecierpliwość. Doświadczenia specjalnego w rządzeniu, wszyscy tutaj, którzy wcześniej byli w opozycji, nie mieliśmy. Ale ta potrzeba szybkiego dogonienia Zachodu była bardzo silna. I w dodatku odziedziczyliśmy takie myślenie, że państwo to jest obcy twór. Państwo to nie jest coś, co jest nasze. Państwo to jest coś, z czym się walczyło od bardzo dawna. W związku też z tym przed nami był taki proces przyswajania sobie państwa nie jako tworu obcego, tylko jako czegoś, za co my odpowiadamy sami. I mam poczucie, że te 27 lat to jest taki moment, kiedy my to państwo, w sensie różnych instytucji, które się z państwem wiążą, jakoś sobie oswajamy. Ja wtedy w latach 90. byłam dziennikarką. Dzisiaj wraca kwestia mediów i nie tylko mediów publicznych, ale mediów w ogóle. Pokazuje się przykłady Wielkiej Brytanii czy Niemiec jako te przykłady, gdzie kapitał rodzimy jest dominujący. Ale ja pamiętam, jak to było. Że w momencie, kiedy myśmy z tej prasy podziemnej weszli do prasy naziemnej, no to albo pismo korzystało z kapitału zachodniego i wtedy miało szansę na komputerowy skład, taki druk, żeby cokolwiek było widać, albo zostawało w tyle i ginęło. Tak. Druga rzecz, którą sobie przypomniałam, idąc tutaj do państwa, przypomniał mi się Jacek Merkel, ja wtedy tego nie rozumiałam, ale on na początku lat 90. mówił tak, my powinniśmy budować własne supermarkety. Za chwilę już nie będzie tej przestrzeni, gdzie my z tymi własnymi supermarketami będziemy mogli budować swój własny kapitał. I rzeczywiście w tej niecierpliwości, może gdybyśmy mieli więcej cierpliwości, trochę dłużej byśmy budowali te swoje własne supermarkety i dzisiaj mielibyśmy znacznie więcej polskich supermarketów niż te, które mamy. Czy to dało się załatwić inaczej? Tego ja nie wiem, bo to można tylko sobie dywagować. Natomiast ta emocja i niecierpliwość była w tym pierwszym okresie moim zdaniem taką emocją bardzo silną. Ale też później jak przechodziłam z dziennikarstwa do polityki, to miałam takie poczucie jednak ponadpartyjnej odpowiedzialności.
To niestety się skończyło w listopadzie 2015 roku. Pamiętam, kiedy Leszek Miller szedł do wyborów walcząc z AWS-em i miał spoty, w których byli ludzie na śmietnikach, grzebiący, że to był symbol tego, że Polska jest w bardzo strasznym stanie, wielkie obietnice transferów socjalnych i tak dalej. Na patrze przyszedł, usiadł w gabinecie premiera i okazało się, że państwo i budżet państwa jest w tak strasznym stanie, że musiał robić rzeczy zupełnie przeciwne, czyli obcinać różne socjalne przywileje. Wiem o tym bardzo dobrze, bo później byłam ministrem pracy i te obcinane przez Leszka Millera przywileje przywracałam. Tak? Ale było takie poczucie pewnej ciągłości państwa i odpowiedzialności, czyli Miller, który szedł z zupełnie innymi obietnicami, kiedy się zderzył z rzeczywistością, zrozumiał tę rzeczywistość i po prostu zajął się takim tak rządzeniem, żeby się państwo nie zawaliło. Ja pamiętam, że kiedy przyszłam do Ministerstwa Pracy, przejęłam programy Izy Jarugi-Nowackiej, nie miałam z tym żadnego problemu i pchnęłam to dalej. Przygotowałam program polityki rodzinnej, udało mi się przygotować część projektów ustaw. Zostawiłam to w Ministerstwie Pracy i Agnieszka Chłoń-Dominczak, następczyni z Platformy, po prostu przejęła te projekty i je wprowadziła w życie. I miałam przy różnych błędach, które w oczywisty sposób popełniały, miałam takie poczucie jednak odpowiedzialności za państwo. I to poczucie odpowiedzialności zawaliło mi się w listopadzie 2015 roku, czyli w momencie, w którym przyszedł PiS rządzić, uznał, że musi sobie zrobić drugi 89 rok, ale już to musi być dokładnie taki, tak przygotowane, żeby to państwo było ich. I nie wiem, jaka część tutaj z państwa interesuje się edukacją, no ale to, co robi PiS w edukacji, jest całkowitą nieodpowiedzialnością. To znaczy jest kompletnym brakiem szacunku dla tego wszystkiego, co się działo przez lata wcześniej. To, co robi Antoni Macierewicz w wojsku, no to jest też, no to jest po prostu skrajna nieodpowiedzialność. Wszystkie instrumenty państwa, wszystko ma być podporządkowane spektaklowi politycznemu. Tego rzeczywiście wcześniej nie było. Rzeczywiście też jest tak, że jak rozmawiam z parlamentarzystami, którzy są znacznie dłużej w parlamencie niż ja, chociaż ja już jestem 10 lat czy 11, to wszyscy mówią tak, najbardziej odpowiedzialny Sejm to był Sejm kontraktowy. To znaczy ten pierwszy Sejm, może to pewne sentymenty też tutaj grają rolę, ale rzeczywiście to był taki moment, w którym trzeba wszystko przebudować. Patrząc na te 27 lat, myślę, że przyswoiliśmy sobie państwo jako coś własnego. Dzisiaj bardzo wiele mechanizmów rozumiemy lepiej niż kiedyś. I ostatni przykład, z którym ja się zetknęłam, to jest kłamstwo Antoniego Macierewicza, który mówi tak i przekonuje tym swoich wyborców, chociaż nie mówi prawdy. Mówi, my nie mogliśmy kupić karakali, ponieważ mamy w Polsce polskie fabryki i nie ma żadnego powodu, żeby ten sprzęt był produkowany za granicą, skoro mamy polskie przedsiębiorstwa u nas. Kłamstwo polega na tym, że ani jedno, ani drugie przedsiębiorstwo nie jest polskie, bo jedno jest kapitałem włoskim, drugie jest kapitałem amerykańskim. Ale to, że to jest argument, który ma przemawiać za tym, że trzeba szanować to, co polskie, dbać o to polskie, bo to jest ważne, jest takim argumentem za tym, że tą lekcję, przynajmniej częściową, edukacji obywatelskiej i takiej polskiej przerobiliśmy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. My na boku z panem marszałkiem stwierdziliśmy, że jednak jest dużo elementów, które były i są dobre. Zobaczymy, co łaskawie pan profesor Matyja powie. Dziękuję bardzo. Ja od razu powiem, że postaram się skupić na tym, co jednak jest złe, co po pierwsze wynika trochę z logiki dyskusji. Nie chcę powtarzać pewnych komplementów pod adresem państwa polskiego w ostatnich 25 latach. Jest dla mnie oczywiste, że na bardzo dużo komplementów zasługuje. Natomiast nawiązując do tego, o czym mówił Ludwik Dorn, to chcę powiedzieć, że w sferze tej, która jest najbardziej widoczna, czyli sferze rządzenia, ja jednak widzę znacznie bardziej niepokojący problem z percepcją rzeczywistości niż ten, jaki nawet wynika z kryzysu instytucjonalnego instytucji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i jego otoczenia. Otóż mam wrażenie, że kolejne ekipy coraz mniej wysiłku wkładają w to, żeby podwyższyć percepcję. Bo nie tylko jest tak, że zdemontowano RCSS, nie była to wspaniała instytucja, ale nie zastąpiono ją niczym innym, ale coraz mniej jest w otoczeniu kolejnych premierów doradców. Ja pamiętam niezwykłą zupełnie skromność profesor Suchockiej, która czasami z rozpaczą wzywała doradców do tego, żeby jej wreszcie powiedzieli, jak jest, bo ona tego przecież nie wie. Jej kompetencje nie dają tu wglądu. Tak? No więc gdybyśmy dzisiaj wymienimy głównego doradcę ekonomicznego pani premier, wymienimy głównego doradcę ekonomicznego Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli założymy, że to tam jest ten centralny ośrodek decyzyjny, gdzie jest ten sztab, który jest sztabem percepcji chociażby, tak, opisywania, wartościowania problemów. Mam wrażenie, że to jest wielka wada instytucjonalna, ale też wielka wada na poziomie decyzji ludzkich, bo my mamy jeden, to złamie zasadę nie mówienia zbyt wielu komplementów, mamy znakomity przykład jako Ośrodka Studiów Wschodnich. Tak, rzecz, która w ocenie wielu ekip się udała, służy państwu, ale nigdy nie została powtórzona na poziomie wyższym. Tak? To znaczy oglądania czegoś innego niż wschód, w tej chwili wschód i środek Europy. Więc może to jest taki pierwszy punkt, od którego należałoby zacząć. To znaczy przywrócenia wzroku państwu i to na poziomie systemowym. Nie na zasadzie, jeżeli premier zechce, to może mieć doradców, którzy mu coś powiedzą, a tak naprawdę tych głównych, i to zaczęło się już w czasie rządu Platformy, tych głównych zatrudnia się od PR-u i wiadomo, że to oni są tymi oczami premiera, czyli mówią mu, co myśli lud, jak się utrzymać w siodle w gruncie rzeczy. To jest ich główna rola. I chciałem powiedzieć też, że druga rzecz, która jest bardzo istotna, to jest kwestia tego, żeby rozróżnić w naszym spojrzeniu na państwo coś, co mogę powiedzieć, jako odwołując się do metafory góry lodowej. Tak? To znaczy, że my, mówiąc o państwie, jesteśmy skoncentrowani na organach państwa. Widzimy przede wszystkim to, podczas kiedy doświadczenie zwykłego obywatela z państwem to jest to, co jest pod wodą. Ja się tu odwołam do bardzo znanego tekstu Bourdieu, Duchy państwa, gdzie on mówi, że w państwie w gruncie rzeczy najważniejsze, najistotniejsze jest to, co nie budzi kontrowersji, nie jest przedmiotem debaty politycznej. Tak? To, co jest podawane przez szkołę, przez jego system prawny i w zasadzie niekwestionowane, poza bardzo skrajnymi przypadkami czy bardzo skrajnymi kontestatorami danego państwa. Otóż ja uważam, że w polskim państwie takich rzeczy jest kilka i to one są, te duchy współczesnego państwa są dla mnie niezwykle ważne. Pierwszy element, który umyka naszej obserwacji, to jest taki kompleks centralistyczno-biurokratyczny. On umyka dlatego, że jak się patrzy na konstrukcję dzisiejszą państwa, jak się jeździ nawet do, wyjeżdża z Warszawy do prowincjonalnych miasteczek, to wydaje się, że jest dobrze. A jest dobrze z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu brawurowej i chyba jedynej udanej reformy dokonanej przez AWS, czyli decentralizacji, ale wspartej, bo ona sama z siebie by nie była wiele warta, dlatego że już wówczas Ministerstwo Finansów przypilnowało, żeby to była reforma, w której nie było pieniędzy dla samorządów. Tak? Ja pamiętam książki wydawane w 2002-2003 roku. To jest katastrofa samorządu wojewódzkiego, samorządu powiatowego.
w 2004 tej katastrofy udało się uniknąć, bo napłynęły środki europejskie. Jeżeli tych środków nie będzie, samorząd wojewódzki w dużej mierze, ale też w jakiejś mierze samorząd powiatowy i gminny w średnich miastach, miastach prowincjonalnych, nie mówiąc już o tym, co będzie w miastach powiatowych, straci bardzo dużą część swojej atrakcyjności i mocy sprawczej. Zostanie z długami, zostanie w warunkach państwa, które nie będzie miało na jego funkcjonowanie i na razie podnoszone tylko przez nielicznych, jak Jarosław Gowin, hasła likwidacji powiatów po prostu będą najprostszą receptą na tanie państwo, tak? Na zdobycie szybkich pieniędzy. Podobnie zresztą będzie moim zdaniem z rozbudowanymi dzisiaj właśnie w związku ze środkami aparatem marszałkowskim. To oczywiście oznacza, że my przygotowujemy sobie dramatyczną dość sytuację na polskiej prowincji, bo tam ja od 17 lat mieszkam poza Warszawą, właśnie w takich miastach średniej wielkości, obserwuję je, tam pracuję i mogę powiedzieć, że załamanie się strumienia środków europejskich wzmocni tylko procesy odpływu młodego pokolenia. Bardzo niewielu jest tam 20-parolatków, 30-parolatków mających zatrudnienie w zawodach, nazwijmy to inteligenckich zawodach, do którego potrzebne jest trzystopniowe wykształcenie, dwustopniowe, trzystopniowe wykształcenie. I to jest jeden element dzisiaj niedostrzegany, za chwilę bardzo mocny. Z tym wiąże się element biurokratyzacji. Myślę, że wypełniam zawód, który w ciągu ostatnich kilkunastu lat, 20 lat, jak pracuję na uczelni, uległ nieprawdopodobnej biurokratyzacji i z wzruszeniem mówiłem Michałowi Boniemu, że znalazłem niedawno jego wpis w moim indeksie, ze wzruszeniem wspominam jego zajęcia o kulturze stalinizmu. Tak? Dzisiaj by te zajęcia po pierwsze nie mogły się odbyć, bo nie byłby samodzielnym pracownikiem dydaktycznym. Prawdopodobnie miałby kłopoty, żeby zmieścić ten temat w strukturze KRK. PRL był pod tym względem niebywale liberalny i w zasadzie można było chyba prowadzić zajęcia prawie o czym się chciało. No, te zajęcia niezwykle krytyczne w latach 80. tego dowodzą, ale skala biurokratyzmu, nie chcę opowiadać anegdot z własnej pracy, skala ingerencji jest już w tej chwili zupełnie nieprawdopodobna. Centralizm i biurokratyzm dla mnie są bardzo silnymi duchami państwa. Następnym duchem państwa jest nieufność wobec ludu. Bardzo się cieszę, że w zasadzie wyraził ją pan premier Cimoszewicz, bo ona jest bardzo charakterystyczna. To jest coś, co moim zdaniem od pierwszych momentów III Rzeczpospolitej do dzisiaj jest jakąś taką obawą, ale nieumiejętnością jej przezwyciężenia ze strony elit politycznych. Bo to, że ja przyznam szczerze, sam jestem elitarystą, sam nie mam jakiegoś założenia, że lud jest nieomylny, ale nieumiejętność zaproponowania formuły tego, co się dzisiaj ładnie nazywa partycypacją, bycia wysłuchiwanym, zabierania głosu w referendach. Tak? To jest bardzo, bardzo duży problem i my w gruncie rzeczy nie wypracowaliśmy tego, to jeżeli mówimy o źródłach populizmu w Polsce, to jedno ze źródeł jest takie. No, nie ma innego sposobu na wyrażenie swojej woli niż dokuczenie elitom w głosowaniu. Tak? Ja znam bardzo wielu ludzi, którzy nie głosują ekonomicznie, nie głosują specjalnie z namysłem, natomiast mają frajdę widząc zafrasowane twarze profesorów w studio wyborczym, którzy mówią, no kolejny raz nie rozumiemy, dlaczego społeczeństwo. To jest ten moment zwycięstwa. Potem na rządzących oni już często nawet pomstują, no ale to jest mechanizm głosowania na Kukiza, w dużej mierze nawet na Lepera, tak częściowo w ostatnich wyborach na Prawo i Sprawiedliwość. Następna rzecz, która jest dla mnie takim duchem państwa i tu kolejna polemika z panem premierem Cimoszewiczem, to jest postrzeganie prawa. Otóż moim zdaniem to nie jest tak, że większość Polaków bierze pogardę dla prawa, chociaż takie rzeczy też są z jakiegoś takiego własnego krętactwa, chęci obchodzenia. No, To znam oczywiście, jakaś część społeczeństwa na pewno tak postępuje. Ale jeżeli wiedzą, że ich pracodawca tak naprawdę zarabia na prawnikach, którzy mówią mu, jak prawo obejść, a nie na tym, że jest innowacyjny, pomysłowy, a to słyszałem od wielu pracodawców, także stopień, w jakim może mi prawnik podnieść zysk w firmie, jest nieproporcjonalny do nawet najlepszego wynalazcy, nie mówiąc już o zdolnym robotniku,
to jest coś, co lud wie, lud to słyszy. Tak? Ten krnąbrny, niechcący przestrzegać prawa wie doskonale, że przedsiębiorcy w dużej mierze, zresztą potwierdzali to ministrowie finansów, minister Szczurek, tak? Mówili, że chcieliby państwa, w którym duże pieniądze zarabia się na pomysłowości, przedsiębiorczości, a nie na obchodzeniu prawa. To jest źródło wiedzy, moim zdaniem, ludu, plus kombinowanie, o czym za chwilę powiem bliżej puenty, na rynku pracy. Tak? To znaczy pracownik jest na tyle sposobów obchodzony, wprowadzany w błąd, wprowadzany w złe warunki poprzez prawne sztuczki pracodawcy, że on to doskonale wie, do czego służy prawo. I jest bardzo bliski tezie klasyka, że jest to forma dominacji klasowej. Tak? To polski pracownik intuicyjnie wyczuwa, choć jakby mu powiedzieć, jakie jest źródło tego cytatu, to na pewno by się oburzył. Jeżeli mówimy o tym, co jest największym problemem, to ja pozwolę sobie, żeby podać jakiś dowód, może dla nieprzekonanych. Jest taki ranking co roku opracowywany przez Forum Światowe Ekonomiczne w Davos, gdzie Polska zajmuje wysokie 36. miejsce jako konkurencyjna gospodarka. Możemy się z tego cieszyć. Ja zwróciłem uwagę tylko na to, gdzie jest źle. 60. miejsce w innowacjach, to wiemy w zasadzie, nawet potrafimy powiedzieć dlaczego. 66. jeśli chodzi o instytucje, też mamy poczucie, że może tam coś nie wyszło. Ale to rewelacyjne miejsce to jest miejsce 79. jeśli chodzi o rynek pracy. Tak? O różne rzeczy związane z efektywnością rynku pracy. I tam są najgorsze miejsce, 136 krajów albo 137 sklasyfikowanych. 127, więc już naprawdę bardzo żeśmy się postarali, nieefektywny system podatkowy, niezachęcający do pracy. To jest bardzo surowa, negatywna ocena. 116, przyciąganie talentów z zewnątrz. 116, państwo sobie wyobrażają, jakie kraje są przed nami, nie chcę nikogo obrażać. My się pocieszamy zawsze, że mówimy, że nasz rynek jest atrakcyjny dla Ukraińców. Tak, bo Ukraina ma 127 w tym rankingu miejsce. Tak? To tylko dlatego, że akurat trafił nam się ten sąsiad. 99, jeśli chodzi o zdolność wykorzystywania i zatrzymywania talentów własnych. To jest najsurowsza ocena naszego rynku pracy. Ona w znacznie większym stopniu dotyczy ludzi młodych. Oni cierpią. No to i zwłaszcza jeżeli nie są w Warszawie. No w Warszawie rynek pracy jest cały czas znacznie atrakcyjniejszy. Nieporównywanie w ogóle. Nie ma nawet sposobów. Z tym wiążą się dwie bardzo ważne rzeczy. To znaczy ludzie obserwując rynek pracy, obserwując kto jest beneficjentem, kto może zarobić, kto może skorzystać na istniejącym systemie, a kto w nim jest drugo, trzecio, czwartorzędnym, uczą się od państwa, uczą się bardzo ważnych komunikatów. Jeżeli, a to są coraz częstsze przykłady, bo produkujemy bardzo wielu doktorów, jeżeli doktor wie, że musi ukrywać swój dyplom, bo nie znajdzie pracy w mieście prowincjonalnym, bo jako doktor budzi już ogromną nieufność, już magister jest w zasadzie niewygodny, bo nie wiadomo, ten będzie kombinował, tak lepiej przyjąć kogoś z niższym wykształceniem do prostej pracy. No to mamy pewien problem, który skutkuje jednak zachwianiem się pewnych poczucia hierarchii społecznej, poczucia tego, że państwo działa według tego samego wzoru, który deklaruje. Te duchy państwa, te można powiedzieć ukryte mechanizmy, są jeszcze bardzo wspierane przez szkołę i system edukacyjny. O tym nie chcę bardzo dużo mówić, ale wydaje mi się. Ale ja chcę powiedzieć nie o rankingach i o tym, czy on dobrze uczy, tylko o szkole jako instytucji publicznej. Tak, bo to jest źródło komunikatów dla młodych ludzi, którzy sprawiają, że oni postrzegają sferę publiczną jako pozór, a prawdy szukają poza nią czy w kontrze. Teraz te duchy państwa, one sprawiły, że stało się możliwe coś w 2015 roku, o czym mało mówimy i mało dostrzegamy. Ja znowu przeczytam cytat z tego bardzo ciekawego i namawiam do zajrzenia tekstu Bourdieu, który mówi o rewolucji, prawdziwej rewolucji w państwie. Prawdziwymi rewolucjami symbolicznymi są bez wątpienia te, które bardziej niż konformizm moralny podważają konformizm logiczny, wywołując bezwzględne represje, jakie pociąga za sobą zamach na integralność mentalną. Otóż moim zdaniem reakcja, nie tylko polska, bo to jest w dużej mierze reakcja, jak słuchaliśmy Marine Le Pen, Trumpa, to jest naruszenie integralności logicznej dawnego państwa. Tak? Ci ludzie atakują pewną spójność, integralność mentalną i tym wywołują ogromne emocje. Emocje, które dla części niezadowolonych z panujących stosunków są sposobem dokuczenia. Tak? Ten człowiek mówi coś, co wytrąca z równowagi elity. On nie wiemy, co on mówi. Zresztą to często jest niezrozumiałe.
Tak? Czasami nie jest, jak w przypadku Trumpa, nawet do przepisania na język jakby logicznych tez, ale stwarza poczucie, że burzy system państwowy. Właśnie poprzez pewną irytację w elitach, burzenie ich wizji dobrostanu państwa i tak dalej. Jeżeli byśmy spojrzeli na państwo jako na ten właśnie ten, to, co się znajduje pod wodą, to do tego doświadczenia państwa odwoływał się PiS, do tego doświadczenia pewnej utraty pewności i utraty zaufania. I w gruncie rzeczy, moim zdaniem, tu pewnie będę w pewnym sporze z większością osób, do tego odwołuje się nadal. To znaczy, to jest metoda rządzenia, metoda poprzez pewną retoryczny anarchizm, tak? Burzenie, nieustanne burzenie poczucia pewności, że coś jest takie, jak widzimy. Otóż, jeżeli miałbym, nawiązując do tego, o czym mówił Ludwik Dorn, wymyślać sobie zajęcie na czas oczekiwania na księcia, ja nie mam przekonania, że takie proste czekanie jest produktywne, to chciałbym powiedzieć, że problem polega w dużej mierze na tym, że diagnoza sformułowana, bardzo krytyczna diagnoza sformułowana przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku i podtrzymywana do dzisiaj, napotyka na odpór w postaci bardzo prostej formuły, no, znanej jakby z klawiatury komputerowej, Ctrl-Z. To znaczy, wróćmy do tego, co było, przecież to nie było takie złe, no na pewno było lepsze niż to. I to mówią intelektualiści, i to mówi lider opozycji. Jakaś formuła powrotu do przeszłości będzie tym, co nas uratuje. Otóż ja sądzę, że tak nie jest. Z dwóch powodów. Po pierwsze, PiS, wprowadzając zmiany takie, z jakimi mamy do czynienia, bardzo podniósł, czy można powiedzieć, zmienił stawkę w grze. Kiedyś wiadomo było, co partii się należy po tym, jak wygra wybory. Ona dostawała stanowiska ministrów, wiceministrów, gabinety polityczne. Brała sobie już tak z pewnym pomrukiem niezadowolenia ze strony opozycji i części komentatorów spółki Skarbu Państwa. Musiała czekać na telewizję publiczną, na jakąś okazję. PiS powiedział, my na to wszystko nie chcemy czekać. My to wszystko sobie weźmiemy natychmiast. I co więcej, weźmiemy jeszcze dodatkowe rzeczy, które dotąd nie było wolne. Tylko teraz, jak będzie zwrot następny, nie będzie można powiedzieć, no to my udajemy, że tego nie było, tego wielkiego wzięcia. Tak? Już Grzegorz Schetyna, myślę, że większość polityków rozsądnie myślących też w nowoczesnej platformie PSL-u wie, że to nie będzie takie proste przejęcie władzy. I teraz jak ustanowić z powrotem jakieś normy na poziomie niższym? To będzie niezwykle istotny problem. Po drugie, jak uruchomić rzeczywiście chęć do bez noża na gardle, bo z nożem na gardle, na nóż na gardle nie mamy wpływu. Jak uruchomić chęć do uprzedzenia tych, czy wykonania naprawy tych ukrytych części państwa, które w bardzo duży sposób, w bardzo dużym stopniu destabilizują. I tu dzisiaj to jest, wykorzystało to Prawo i Sprawiedliwość, ale może przyjść ktoś inny, kto wykorzysta to, może nawet z jeszcze mniejszą dozą oporów. Dzisiaj nam się to wydaje mało możliwe, ale takie rzeczy się historycznie zgadzają, że PiS jest bardzo mocno osadzony w elicie III Rzeczypospolitej. To nie jest partia, która się wzięła z jakichś tam społecznych dołów i wykwitła. Zobaczmy pozycję społeczną trzech wicepremierów. I czy to można nazwać kontrelitą? No, moim zdaniem zupełnie nie. Tak? Więc może przyjść prawdziwa kontrelita i wtedy te rachunki zupełnie się zmienią. Dlatego wydaje mi się, że czekając na księcia albo czekając na cokolwiek innego, każdy sobie może czekać jakby na dowolną, dobrą, własną zmianę. Warto myśleć o tym, w jaki sposób zabrać się za zmianę. A moim zdaniem poszukiwania należałoby zacząć od uruchomienia pewnej narracji, nowej narracji o państwie, która nie powraca do III Rzeczypospolitej, ale bierze trzy rzeczy za pewnik. Po pierwsze, zmieniły się bardzo silnie warunki komunikacyjne. To znaczy społeczeństwo ma inną pozycję komunikacyjną niż w początkach transformacji, kiedy miało elity kontrolowały gazety, elity kontrolowały telewizję. Trochę mogły schlebiać, puścić disco pola. Na początku bardzo długo nie chciały puszczać tego. Pewne gesty wykonywać, natomiast generalnie kontrolowały komunikację. Dzisiaj ta komunikacja jest poza kontrolą, w dużej części poza kontrolą elit. Po drugie, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy problemy związane z
no, problemy prowincji, problemy rynku pracy, o których mówiłem, raczej będą narastać niż maleć. Tak? Nie należy się spodziewać jakiegoś cudownej poprawy sytuacji, zwłaszcza, że część z tych problemów rząd ignoruje. I wreszcie trzecia rzecz, to w sferze symbolicznej. Jeżeli nie będzie innej narracji o historii Polski i sensie tej historii, i sensie współczesnych postaw obywatelskich, to ta wojna na poziomie mobilizacji i dostarczania sensu zostanie przegrana. Chciałbym, żeby Państwo zastanowili się nad tym, jeżeli mamy do czynienia z jakimś grupą niezadowolonej, odczuwającej pewną pozorność narracji oficjalnej młodzieży, kto jeszcze inny dostarczał im poczucia sensu? Kto inny dostarczał im narracji niż prawica? Otóż moja diagnoza jest taka, że tego nikt nie zrobił, że to było wielkie, wielkie zaniedbanie, bo wszyscy sądzili, że no ta oficjalna rzecz, którą mówimy, przecież jak premier mówi i tak dalej, to ludzie jakoś tam słuchają tego, więc pewnie w to wierzą. To jest powtarzane częściowo przez szkołę, w programach, to jest, więc to nastąpi. Ja uważam, że ta nowa opowieść, żeby miała sens, musi być bardzo zdecentralizowana, bo historia Polski jest znacznie ciekawsza niż to, co się opowiada, patrząc na nią tylko z perspektywy Warszawy, czy Warszawy i Krakowa. I musi być opowiedziana przez pryzmat podstawowego wyzwania, z jakim to pokolenie, następne pokolenie się będzie zmagać, czyli wyzwania modernizacji. Polskie zmagania z modernizacją, zwłaszcza właśnie w wymiarze zdecentralizowanym, są bardzo ciekawą i nieopowiedzianą historią, jeśli przynajmniej część z nas się za to weźmie. Być może w następnych debatach politycznych będą też argumenty z tego poziomu metapolityki, które są, jak pokazały ostatnie zdarzenia, niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i bardzo proszę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Ja może w nawiązaniu do głosu pana profesora chcę powiedzieć, że to jest taka diagnoza, która jest bliska diagnozy lewicy, która mówi o państwie polskim, że jest to państwo, które odwróciło się od obywateli i w związku z tym przyszedł bunt tych obywateli. Źródła tego lewica upatruje w strukturze społecznej postfolwarcznej, jak to często nazywa, ale ta diagnoza zakłada, że kiedyś był jakiś dobrostan, znaczy, że kiedyś istniała pewna homeostaza między państwem a obywatelem i załamanie tej homeostazy, załamanie tej równowagi doprowadziło do tego wycofania się obywateli z własnego państwa. No mam co do tej diagnozy pewną i wątpliwość, i równocześnie sympatię, bo to, że reprodukujemy w zachowaniach między obywatelem a państwem, państwem a obywatelem, pewne kategorie kulturowo-społeczne o charakterze długiego trwania, nie ulega wątpliwości. I w kontrze do niektórych moich szanownych przedmówców chcę zwrócić uwagę, że na przykład w Europie mamy taki eksperyment społeczny, który toczy się od 150 lat. Od 150 lat pewną grupę obywateli pewnego państwa próbuje się nauczyć prawa, szacunku do prawa, państwa, jego reguł. I robi się to wszystko za pomocą transferu właściwie nieprzerwanego od 150 lat, za wyjątkiem dwóch wojen, olbrzymich środków finansowych. To jest transfer państwa włoskiego na południe, który zaczął się od momentu zdobycia Sycylii w 1870 roku i trwa do tej pory w postaci wydzielania środków, aby wyrównać poziom życia i świadomości obywateli państwa włoskiego na południu i na północy. Efekt tego jest taki, że raczej to południe powoli zdobywa Włochy. Więc nie lekceważyłbym kategorii kulturowo-społecznych, a tym samym w tych kategoriach chętniej bym mówił o zaborach i pewnej strukturze zależności utrwalonej świadomości Polaków jako pewnym problemie państwa polskiego, niż niektórzy moi przedmówcy uważający, że 27 lat właściwie wystarczy, żebyśmy się nauczyli. Jak się nie nauczyliśmy, to znaczy, że debile. Nie bardzo się zgadzam z tą diagnozą. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. A mianowicie o tym, że problem państwa polskiego to nie jest wyłącznie problem polskiego państwa. W ogóle w naszym kręgu cywilizacyjnym państwa się stają coraz słabsze. Utraciły kontrolę nad informacją, nad przepływami finansowymi, nad bezpieczeństwem, nad ruchem granicznym. W Unii Europejskiej jest to szczególnie wyraziste.
Innymi słowy, pewne funkcje, niezmienne funkcje państwa zostają w takim długim procesie wymywane i rewolucja w dziedzinie informacji to tylko i wyłącznie przyspiesza i powoduje, że te państwa stają się coraz bardziej w defensywie. I ten proces, który pan profesor Matyjas zauważył, pewnego buntu przeciwko państwu antyestablishmentowego, odruchu, który jest spowodowany pewnym pęknięciem logicznym, jak to mój przewodnicący określił, jest jednym z elementów tego. I to, co przechodzi państwo polskie, nie jest czymś wyjątkowym, tylko jest pewną częścią pewnego większego procesu. I to chyba przy całej odmienności lokalnej, przy wszystkich uwarunkowaniach, no, trzeba o tym pamiętać. Druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że no, stworzyliśmy państwo z osłabioną władzą wykonawczą, to znaczy podzieloną między premiera i prezydenta. Tak jakbyśmy nasze historyczne doświadczenia jakby nas lokowały geograficznie na zachód od Irlandii. No, prawda jest taka, że jeśli coś od 200 lat jest oczywiste w polskiej historii, to jest to, że państwo polskie powinno posiadać silną i sprawną władzę wykonawczą, niepodzielną, o bardzo jasnych i wyraźnych kompetencjach. Ja przypominam sobie, jak z moimi kolegami, z ministrami spraw zagranicznych i MON-u dokonywaliśmy takiej analizy, jak się w sensie formalno-prawnym będzie wyglądało w Polsce wprowadzenie stanu wojny wobec zagrożeń, jakie się pojawiły. No, okazuje się, że państwo polskie jest tak skonstruowane, że właściwie nie jest możliwa adekwatna odpowiedź liczona nawet w tygodniu, jeśli chodzi o wprowadzenie instrumentów prawnych pozwalających na postawienie państwa w stanie wojny. I że oczywiście w tej sytuacji trzeba się będzie posługiwać różnego rodzaju erzacami, omijając sprawę. No, nie jest to nic specjalnego. Ukraina toczy regularną wojnę, która się nazywa operacją antyterrorystyczną, więc cierpi na bardzo podobne schorzenie. Ale to pokazuje, że w tej konstrukcji państwa jest zawarty pewien błąd, który dzieląc władzę wykonawczą, o czym za chwilę jeszcze powiem, o kluczowej konsekwencji tego, no, stworzył taki konstrukt niezrozumiały nawet czasami dla jego użytkowników. I jeśli można tutaj się odwołać jeszcze do jednego przykładu, no to taki przykład, który chyba wszyscy mamy w głowie. No, cała konstrukcja państwa polskiego okazała się do wysadzenia za pomocą jednej ustawy. Jakbyśmy nie chcieli omijać tego faktu, to tak się stało. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym de facto unieważniła prawo w Polsce. Znaczy zdała go na łaskę rządzących. A więc mamy pewien problem konstrukcyjny, którego nie można owinąć, a które konsekwencje będą bardzo poważne. Jeśli chodzi jeszcze o dalsze konsekwencje tego rozbicia, no, państwo jest strukturą hierarchiczną i to centrum decyzyjne jest kluczowe. Otóż to centrum decyzyjne jest kolegialne formalnie. To centrum decyzyjne zostało obudowane pewnymi instrumentami kanclerskimi przez kolejne reformy i zmiany, ale nadal ma bardzo ograniczone zdolności wprowadzania po prostu zgodnie z prawem, zgodnie z regułami własnej woli politycznej. I każdy, kto obserwował z bliska proces podejmowania decyzji w kluczowych politycznych kwestiach poszczególnych rządów, wie, ile wysiłku i ile problemów jest z tym związanych, gdzie protest jednego ministra konstytucyjnego może w gruncie rzeczy zahamować czy też sparaliżować proces podejmowania decyzji. To centrum jest słabe. Ono jest silne tylko wtedy, kiedy ma do czynienia z nagą siłą polityczną, która zwykle jest emanacją i osobowości i pewnej siły politycznej. No, przypomnę rządy Leszka Millera, Kaczyńskiego, Jarosława i Donalda Tuska. Wtedy to centrum się zmienia poza procedurami, poza tym, co jest jego konfiguracją prawną, rzeczywiście w pewną zdolność działania, aczkolwiek przypominam sobie, ile dramatycznego wysiłku i właściwie takiej walki o włos o przegraną to centrum niby trzymane krzepką dłonią przez Donalda Tuska
kosztowało wprowadzenie reformy emerytalnej, która zresztą była początkiem końca Platformy. Właśnie z myślą o tym, co się będzie działo za kilkadziesiąt lat, właśnie jako próbę reakcji na zmieniające się otoczenie konkurencyjne w Polsce. I to był moment, który jakby pokazał mi, jak niewielka jest możliwość działania, sterowania nową państwową w sytuacji, kiedy na stole tak poważnych problemów może być jeden, może dwa, ale nigdy więcej. W związku z tym sterowność tej maszyny w tej jego dotychczasowej konstrukcji jest trochę ułomna. Jak już jesteśmy przy centrum, chcę powiedzieć, że wydaje mi się to pewnym, no nie, szukam jakiegoś określenia w miarę delikatnego, ale pewnym złudzeniem, że można stworzyć pewien zespół wybitnych mózgów, który będzie oddziaływał na politykę. Znaczy to polityka wzywa wybitne mózgi, jak je potrzebuje, ponieważ istotą państwa jest polityka, a nie zespół ekspercki, który tworzy politykę. Zespoły eksperckie nie tworzą politykę, wypełniają wyłącznie jej zapotrzebowania. I to jest reguła dotycząca nie Polski, ale wszystkich krajów. Każdy pamięta ten triumfalny pochód bleryzmu. Otóż triumfalny pochód bleryzmu wziął się z tego, że to Blair zamówił konkretne analizy w think tankach, które przygotowywały jego zwycięstwo, a nie odwrotnie. To nie think tanki przyszły do Blaira. I jeśli się nie rozumie tego momentu, którym tak naprawdę największym ekspertem władzy wykonawczej jest ktoś, kto dzierży władzę wykonawczą i ma zdolność zamawiania i dopuszczania do siebie innej wiedzy, czyli tak naprawdę zawsze polityka w tej konstrukcji wygrywa. I na końcu jeszcze chcę powiedzieć parę słów o bilansie. Nie podejmuję się bilansów 15 minut, od razu chcę przeprosić organizatorów, ale wydaje mi się to wydarzenie, znaczy taka diagnoza ponad moje siły. Natomiast mogę powiedzieć to, z czym się zetknąłem. No, proszę Państwa, w 2004 roku średnia liczba przestępstw popełnianych w Polsce w ciągu jednego dnia to było 4000 paręnaście. Po 10 latach, czyli w 2014 roku, średnia liczba dziennych przestępstw w Polsce to jest 2500. Kryminolodzy doskonale wiedzą, że nie ma jednej przyczyny, które decydują o wzroście przestępczości bądź jej zmniejszeniu. To zawsze jest ciąg przyczyn. To jest wzrost zamożności, to jest stabilność społeczna, masę rzeczy. I na końcu gdzieś tam także jest, nie wiem, policja, która się szkoli, która coś umie, która dobiera kadry. I ten ciąg najlepiej opisuje tę drogę, którą przechodziło państwo polskie, a mianowicie w takim żmudnym i niezadowalającym nas wszystkich tempie, doskonaląc swoje narzędzia, co przekłada się na do tej pory systematyczny spadek przestępstw kryminalnych co roku o parę procent. To trwa. I ten ból, który wszyscy odczuwamy w tych latach, a przynajmniej niektórzy z nas, to jest poczucie zerwania ciągłości państwa, które właśnie tą drogą w jakiś sposób tworzyło swoją przyszłość. Czasami z opornie, czasami z problemami, no ale to jest państwo, które wygrało wojnę z gangami. I to nie mordując ich tak jak na Ukrainie, tylko wsadzając ich do więzienia. I to w sytuacji, kiedy wydawało się, że to te gangi będą rządziły tym państwem. I to jest osiągnięcie końca lat 90. Tylko nie sposób, ponieważ to było wspominane już na tej sali. I na przykładzie tego bezpieczeństwa widać, że tak samo działa w gruncie rzeczy cały problem z państwem. To znaczy, to jest zawsze proces, który się składa z wielu elementów, gdzie ciągłość i pewna trwałość jest niezbywalną taką cechą. No dobrze, ale co się dzieje w momencie, kiedy właściwie większość obywateli traktuje to państwo jako obcego ósmego pasażera Nostromo? No jak nie gryzie, to gdzieś tam jest, ale się nie musimy nim przejmować. Ale ja mam wrażenie, że jeśli mam uderzyć się we własne i wspólne piersi, wybacz Joanno, to bym jednak zwrócił uwagę na to, że przez 27 lat nie wykonaliśmy pewnej pracy edukacyjnej, takiej elementarnej pracy edukacyjnej, pozwalającej ludziom wchodzącym w dorosłe życie zrozumieć elementarne reguły.
Ja jestem ojcem czwórki dzieci i przerabiałem WOS w czterech osobnych przypadkach. I mogę powiedzieć, że to jest absolutna katastrofa edukacyjna. Jeśli ktoś sobie wyobraża, jak głupio uczyć dzieci o własnym państwie, to zapraszam na jakiekolwiek zajęcia wiedzy o społeczeństwie. I ja nie mówię o założeniach programowych, bo one być może ze strony ministerstwa być może zdają cel. Nasza praktyka jest dramatyczna, bo ślepi uczą innych ślepych kolorów. No, nauczyciele mają stosunek do własnego państwa taki, jaki mają i nie są jakąś wyjątkową kastą, tylko rozumieją go w podobny sposób jak reszta obywateli i uczą dzieci potem, powtarzając w gruncie rzeczy rodzaj kalectwa. Co nie zmienia faktu, że to nie edukacja oczywiście decyduje o to, że w tej chwili mamy problem z państwem. Problem z państwem polega na tym, że w pełni się zgadzam z tą diagnozą, co tu już parę razy padła, nie ma powrotu do przeszłości. Ale co robimy dalej? Znaczy mamy państwo, które właściwie nie ma prawa, które jest oparte wyłącznie na woli jednego człowieka i w ramach tych nowych mechanizmów będziemy tworzyć dalsze działania jakieś? No nie da się. Nie da się wrócić do tego, co było przed Jarosławem Kaczyńskim. Jedyna droga to jest droga, która jest niezwykle ryzykowna, ale wydaje mi się w tej chwili jest koniecznością. Znaczy stoimy na progu konieczności zaprojektowania państwa polskiego na nowo. W warunkach politycznych, które są w tej chwili nieoznaczalne, nieoznaczone. Optymalnym warunkiem politycznym byłaby przegrana PiSu i z tej perspektywy wciągnięcie PiSu do wspólnej rozmowy. Bo jeśli będziemy powoływać państwo polskie, co jakiś czas każda jedna z dwóch stron tego sporu kulturowo-politycznego będziemy powoływać swoje państwo co jakiś czas, to jest koniec Polski. Znaczy to jest koniec państwa polskiego i w dłuższej perspektywie także koniec Polski. Znaczy albo znajdziemy porozumienie i zdołamy stworzyć jakiś modus vivendi, żeby można było zaprojektować na nowo takie rudymenty państwa polskiego, albo będziemy się pogrążać w spirali, która na końcu przyciągnie o wiele poważniejsze nieszczęścia niż te, z którymi mamy do tej pory do czynienia. Dziękuję. Bardzo dziękuję i poproszę ostatniego mówcę o zabranie głosu. Bardzo serdecznie dziękuję. Ten przywilej mówienia na końcu jest okazał się wątpliwy z uwagi na to, że moi szanowni poprzednicy określili tyle istotnych elementów, iż nie jest łatwo dodać nowe wątki do tego, co pani i panowie powiedzieli, więc postaram się być może w krótszej formie wyrazić swoje stanowisko. Otóż ja namawiam Ludwika do tego, żeby przesunął tę granicę wieku jeszcze o 10 lat i nie popadał już w nastroje zobowiązujące do pasywności. Mój francuski przyjaciel mówi: polityk musi być contre. Jeśli nie jest contre, nie spełnia żadnej roli. Jeśli nie przedstawia propozycji pozytywnych, nie przedkłada innowacji, jest kompletnie niepożyteczny. Mówi mi o tym dobrych kilka lat temu. Jest sympatykiem republikanów, oddanym golistą. Powiada: jeśli moja partia się nie zmieni, jeśli nie będzie otwarta, nie będzie się wciąż odświeżała, Marine Le Pen zatriumfuje we Francji. Tak? Więc także z punktu widzenia klasycznych poglądów politycznych największym wrogiem jest niezdolność do ciągłego odświeżania myśli, do krytycyzmu. I mam wrażenie, że duża część elit społecznych w Polsce ma niezdolność do krytycznego myślenia o wolnej Rzeczypospolitej, połączoną z obawą, że to krytyczne myślenie przychodzi w sukurs radykalizmowi. Tymczasem w moim przekonaniu zależność jest odwrotna, tak? To znaczy rutyna, pasywność, niezdolność do krytycznego myślenia produkuje radykalizm. Jeśli chodzi o ocenę
tego, co udało nam się dokonać, to wydaje mi się, że zapominamy o tym, że w większości przypadków było to dzieło zdeterminowanych mniejszości. Oczywiście marszałek Dorn ma rację, wskazując na przypadek prac dostosowawczych przed akcesją do Unii Europejskiej, ale poważne decyzje, podjęcie reformy samorządowej w 90 roku, przypomnę, że całkiem na poważnie były alternatywne scenariusze zarządzenia demokratycznych wyborów do Rad Narodowych jako alternatywę do rekonstrukcji samorządu terytorialnego. Śmiałość decyzji AWS-u poszerzającej decentralizację państwa, to były dzieła przygotowane przez zdeterminowane mniejszości, które nie działały pod przymusem, pod nożem historii. Tak? I dlatego tak wielki grzech zaniedbania popełniły solidarnościowe czy posolidarnościowe elity polityczne, szczególnie dwie główne partie polityczne. Najpierw no nie dochodząc ze sobą do porozumienia w 2005 roku, co dawałoby podstawy do śmiałych rządów, a później pozostawiając po sobie bardzo niewiele. Bo w istocie nie można mówić o tym, iż ci, którzy domagają się reform państwa, kierują się jakimś idealizmem. Tak? Nie można też, nie zgadzam się z panem ministrem Sienkiewiczem, powoływać się na przykład uniwersalny. Jeśli Tocqueville by podróżował po Polsce, ktoś o jego bystrym umyśle, to dostrzegłby i przyjechałby do nas z Europy Zachodniej, to dostrzegłby zasadnicze napięcie między potencjałem energii polskiego społeczeństwa, wolą pracy, wolą gospodarzenia, wolą pracy dla rodziny, a niską jakością instytucji państwowych widzianą z takiej bardzo konkretnej perspektywy. Tak? Dla mnie najbardziej dojmującym doświadczeniem było wysłuchanie audycji radiowych o bezrobotnych Polakach w Wielkiej Brytanii. Pytano ich, czy wróciłbyś do kraju? Oni odpowiadali, raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że administracja socjalna w Wielkiej Brytanii ma empatię, szuka mi pracy. Wrócę do kraju, nie spotkam się z tego rodzaju empatią. Czy to jest tęsknota za ideami lewicy? Nie, wydaje mi się, że to jest po prostu oczekiwanie pewnego standardu. My pogodziliśmy się z rzeczami, które są całkowicie sprzeczne z wzorcami kultury zachodniej. Pogodziliśmy się z brakiem elementarnego ładu w przestrzeni publicznej. Pogodziliśmy się z nieistnieniem standardów prawa pracy w wielkich sieciach handlowych. I nie trzeba być socjalistą, nie trzeba być wyznawcą poglądów Mélenchona, żeby takie rzeczy absolutnie oburzały. Tak? Z nieistnieniem przez długie lata Państwowej Inspekcji Pracy. No a dodatkowo są te rzeczy na poziomie grubym, tak? O których Państwo mówiliście. Brak planowania strategicznego, niezdolność do realizowania polityk inteligentnych, tak? Polityk, które wymagają zintegrowania kilku resortów. My nie mamy polityki imigracyjnej. Emigracja zarobkowa ukraińska idzie tutaj siłą społecznego rozmachu, ale nie mamy inteligentnej polityki imigracyjnej. W gruncie rzeczy jesteśmy skazani na wybór między biernością a radykalizmem. Zresztą ten wybór był widoczny w retoryce dotyczącej stosunku do uchodźców czy stosunku do imigrantów. Więc chcę zwrócić uwagę na to, iż wszystkie rzeczy, większość rzeczy, których dziś doświadczamy i co do których mamy prawo protestować i żądać zmiany obecnej polityki, poważna część z nich ma swoje źródła w zaniedbaniach poprzedniej władzy. Tak? Niska transparentność instytucji państwowych,
polityka kadrowa w sektorze publicznym, w spółkach Skarbu Państwa, ona nigdy nie była oparta na zdrowych zasadach. Jeśli mamy dzisiaj do czynienia z dzikimi formami polityki kadrowej, z dzikimi formami rewolucji kadrowej, no to one mają swoje źródła w zaniechaniach poprzedników. Jeśli chodzi o świat instytucji konstytucyjnych, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem pana ministra Sienkiewicza, który wskazuje no, na wady konstytucji, tak, na wewnętrzne zablokowanie egzekutywy. Ale te wady można przezwyciężać, w ogóle można było przezwyciężać przed 2015 rokiem bez zmiany konstytucji, dlatego że rozbicie procesu legislacyjnego jest do zmiany, do przezwyciężenia bez sięgania po reformę konstytucyjną. Premier miał wszystkie możliwości zintegrowania procesu legislacyjnego, chwycenia go w swoje ręce, zbudowania narzędzi. Mamy pasywną politykę europejską, polegającą na tym, iż reagujemy w, tak naprawdę w końcowej fazie na kształtowanie się aktów prawnych Unii Europejskiej, które potem rzutują na pozycje polskich obywatelskich, polskich obywateli, polskich przedsiębiorców. To też było do zrobienia i jest do zrobienia bez odwoływania się do potrzeby zmiany samej konstytucji. Wreszcie pakiet demokratyczny, którego byłem autorem, wprowadzałby cywilizowane formy kontroli parlamentarnej nad rządem bez osłabiania efektywności rządzenia i dzisiaj byłby potężnym instrumentem opozycji. Potężnym instrumentem opozycji. Został odrzucony bez przemyślenia i bez refleksji. A więc można było dokonywać realnych zmian polepszających stan państwa i zaniechania w tej sprawie nie usprawiedliwiają w żadnej mierze dzisiejszej polityki. Nie usprawiedliwiają, bo jak państwo wiecie, moje zdanie w tej sprawie jest bardzo klarowne, ale mają swoje źródła i dla wielu obywateli usprawiedliwienie w postaci zaniechań poprzedników. Stąd też jest bardzo istotne to, czego chcą elity społeczne, tak? Czy żywią się sentymentem powrotowym, czy oczywista rekonstrukcja niezależności Trybunału Konstytucyjnego ma być jedynym posunięciem ustrojowym, które znajdzie się w agendzie nowej władzy, czy dojdzie do reorientacji myślenia o państwie, do zbudowania narzędzi, które mają nasi partnerzy zachodni, których my nie posiadamy i które trwale skazują nas na status państwa drugoligowego. Ja namawiam do tego, by nie czekając na księcia, robić to, co robili współpracownicy generała de Gaulle'a na kilkanaście lat przed zdobyciem władzy, tak? To znaczy projektować nowe, nowoczesne instytucje, które w momencie korzystnym politycznie będzie można zaaplikować pod naciskiem dużej części środowisk społecznych, bez oczekiwania na księcia, który w sposób cudowny to zmieni. I na koniec jeszcze jeden wątek francuski. Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z Nestorem francuskich konstytucjonalistów, Pierre'em Avril. Powiedziałem mu, pan bardzo kocha Czwartą Republikę. O ile pamiętacie państwo, to był system bardzo nieefektywnych rządów i wielkich osobowości. Avril powiedział mi, tak, bardzo kocham ten czas, bo to był czas wspaniałych ludzi. No, to upadło wskutek złych instytucji, a teraz? A teraz kocham Piątą Republikę, bo nie ma i nie będzie już wspaniałych ludzi, ale ten mechanizm przynajmniej nie pozwala na to, żeby nasza polityka zeszła na niski poziom. Więc trzeba przygotowywać dobre instytucje na czas zwykłych ludzi, na czas pokoju, a nie lokować nadziei wyłącznie w momencie nadzwyczajnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, ponieważ udała nam się prawie, że dyscyplina, dotrzymać dyscypliny czasowej. Czy macie państwo chęć na krótkie polemiki ze swoimi przedmówcami, bo parę osób tu zostało wywołanych, że tak powiem. Tak? Ale krótko. Nie, bardzo krótko, bo tutaj parę osób odnosiło się do tej metafory czekania na księcia. Jakbym zalecał to, żeby sobie siąść i kręcić młynka palcami. Niech ten książę nadejdzie, a wtedy weźmiemy się do roboty. No, to jest jednak istotne nieporozumienie, które na wstępie chciałbym wyjaśnić, bo to, a także pozwolę się sobie nie zgodzić, nie do końca, ale wyjaśnić, o co chodzi w tej relacji eksperci-politycy. To znaczy pan minister Sienkiewicz mówił, że tutaj polityk jest największym ekspertem w sprawie polityki. Ja mam takie osobiste doświadczenie zresztą z panem doktorem Matyją dzielone AWS-u. W tym dobrym i w tym złym. Otóż trzeba wiedzieć, że AWS jako AWS, że Marian Krzaklewski jako ówczesny naczelnik państwa, czy Jerzy Buzek jako premier, żadnej ekspertyzy w polityce nie mieli. Innymi słowy, to na dobre i na złe, co się stało, te cztery wielkie reformy. Przede wszystkim samorządowo-administracyjna, ustawa o działach administracji rządowej, to był efekt bardzo wielu seminariów. Tak jak przy reformie Prus von Steina. Znaczy, zaczęła się reforma od seminariów. Prawda? Innymi słowy, było poczucie, że trzeba Polskę zmieniać na lepsze, to miała być ta pierwsza zmiana, że Polska ma być inna, natomiast spersonalizowane centrum decyzyjne wiedziało, że trzeba, ale nie bardzo wiedziało co i jak. I oczywiście w tym sensie wezwano ekspertów, ale oni już byli. Znaczy oni się zaprosili, wprosili i mówili, nie wiesz, proszę bardzo. Tu jest efekt naszej paroletniej pracy. No i tak było, uczciwie mówiąc, przy pewnej słabości intelektualnej ówczesnego AWS-owskiego centrum decyzyjnego. Mniej tutaj mówię o Unii Wolności, bo Leszek Balcerowicz wiedział, czego chce, czy to było dobre tego. To pojawiła się pewna pusta przestrzeń. W tym sensie ja namawiam do tego, by robić seminaria, co więcej, utrzymywać kontakt z tymi ewentualnymi kandydatami na księcia czy baroniątka, prawda? Znaczy, żeby być z nimi w roboczym kontakcie, żeby mieć ścieżkę, żeby w pewnym momencie się wprosić. I to tyle wstępnego wyjaśnienia, bo tutaj narosło. Natomiast patrząc na to, jak było, no to powiem tak, książę może się pojawić wtedy, kiedy już będzie bardzo niedobrze. To znaczy mechanika działania politycznego i motywacji musiałaby się zmienić wbrew regułom tych ostatnich, zwłaszcza po 2004 roku, po tym okresie spełnionego marzenia i smutku spełnionego marzenia, by pojawił się książę, który sam z siebie będzie wiedział, który będzie uczestnikiem tych takich seminariów, które mi się marzą. Nie będzie takiego księcia. Natomiast jak będzie niedobrze, to zacznie szukać. Króciutko tylko chciał uniknąć takiego nieporozumienia, bo miałem wrażenie, że taki wątek się pojawił trochę w tej dyskusji, że panaceum na myślenie strategiczne polityki, rządów
jest Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, czy jakakolwiek instytucja. Nie jest, nigdy nie było i w wielu krajach dzisiaj szczególnie już w ogóle nie jest, dlatego że żyjemy w czasach, w których dostępność wiedzy, także korzystania z zasobów, które są w sieci, jest tak olbrzymia, że można wezwać, poprosić eksperta i z nim współpracować. I ktoś musi, ale ktoś musi i do tego jest potrzebne zrozumienie, to jest jakby sugestia w stronę lekka tego, co powiedział Bartek Sienkiewicz. Do tego jest potrzebny polityk, który nie będzie patrzył z góry na ekspertów, tylko będzie właśnie chciał się od nich uczyć. I do tego jest potrzebny polityk, który będzie myślał strategicznie. Nieszczęściem jest to, że od któregoś momentu, szczególnie po tym 2004 roku, większość polityków nastawiła się na kadencję i wygrywanie wyborów, co jest ważne dla polityki, a niekoniecznie ważne dla rozstrzygania długoterminowych problemów, które trzeba rozwiązać. I to spowodowało, tak? To zabiło taką możliwość szerszego spojrzenia. Z tego zresztą wynika taka przesłanka, jak macie robić reformy, to róbcie od razu w pierwszym roku, tak, żeby to nie zaszkodziło późniejszemu wynikowi. Natomiast istota leży gdzie indziej. Istota leży w tym, żeby umieć wziąć wiedzę, informacje, umieć sobie wyobrazić, jakie są te wyzwania dotyczące przyszłości. Ktoś tutaj nawiązał do tego, Polska 2030 takie wyzwania pokazywała i one są dalej aktualne, tylko my jesteśmy coraz dalej od rozumienia w świecie polityki tych wyzwań, tak? Bo nikogo dzisiaj nie interesuje, że przykładowo uczeń idący do szkoły 1 września tego roku wyjdzie z tej szkoły w 2020, a ze studiów w 2033. I spytajmy, co ten uczeń będzie miał do zrobienia na rynku pracy wtedy i w świecie wtedy. Razem, jedno i drugie, nie tylko na tym rynku pracy. Co będzie miał do zrozumienia ze swoją, jak będzie pracowała jego świadomość, tak? Jaką będzie miał tożsamość. Zgadzam się, edukacja jest kluczowa, tak? Dla rozumienia świata. I gdzieś ta lista błędów pewnie byłaby potrzebna. Nie zgodzę się, też ktoś tutaj to wymienił, z takim określeniem, że w kręgu Donalda Tuska pracowali tylko i wyłącznie PR-owcy, bo myślę, że pracowało bardzo dużo dostatecznie fajnych, ciekawych i inspirujących ekspertów. Czy się różne rzeczy udawały? To jest już kolejne pytanie i myślę, że warto też kiedyś taką dyskusję zrobić. Dziękuję. To będzie już w kuluarach. Ja bardzo krótko, po pierwsze smutna konstatacja, z którą niestety muszę się zgodzić, pan Ludwik Dorn powiedział, akurat nie zwróciłam uwagi szczególnej na księcia, natomiast zwróciłam uwagę na ten nóż na gardle, dlatego że w takim modelu idealnym dla mnie, to im więcej odpowiedzialności u polityka, tym mniej tego noża wtedy potrzeba, tak? Jeżeli myśli perspektywicznie na daleko, to różne rzeczy zrobi i bez tego noża, no ale Bartek tutaj się powołał na przykład reformy emerytalnej, czyli w moim odczuciu właśnie odpowiedzialnym działaniu bez noża. I to okazało się być początkiem końca, czy też początkiem naszych kłopotów. Czyli jednak w demokracji... No okej, okay, no dobrze, no w każdym razie... Może możemy na ten temat długo pogadać, ale jednak gdzieś tam czuję, że tego... No. Próg konstytucyjny chodziło o tak wyłącznie. Jakby nie przepisano, no to by był nóż na gardle. Ale był już nóż na gardle, czy nie? Był, jeszcze? Był. No dobra, no to w takim razie już niby, bo mi się wydaje, że z reformą emerytalną nie było noża na gardle. Była właśnie próba uniknięcia tego noża na gardle. Jeśli chodzi o kwestię edukacji, to znaczy dla mnie tym smutniej, że my w rankingach edukacyjnych jesteśmy naprawdę póki co bardzo wysoko, a potem we wszystkich innych rankingach, które są konsekwencją edukacji, już jeśli tam lądujemy bardzo nisko, tak? Więc to pokazuje, ma bardzo wiele różnych kłopotów, ale między innymi kłopoty z polską resortowością rządu, że my ze sobą słabo potrafimy współpracować bez względu na to, czy ministrowie się dogadują, czy nie. Ale rzecz trzecia, proszę Państwa, eksperci w rządzie są. No ja sama mogę powiedzieć, że kiedy przygotowywałam ustawę o rodzicielstwie zastępczym, to
zaprosiłam środowiska rodziców zastępczych. Kiedy przygotowywałam reformę o nowoczesnych formach przedszkolnych, to zaprosiłam organizacje pozarządowe, a kiedy przygotowywałam się do bycia ministrem edukacji, to przez rok współpracowałam z ekspertami od edukacji. Myślę, że większość ministrów takie zaplecze miała, więc myślę, że nie jest tak źle z tym zapleczem eksperckim, jak to państwo malujecie. Ja myślę, że dla państwa nie będzie ciekawa polemika między mną a panem posłem Ujazdowskim, bo tu różnice są oczywiste, bo akurat z tymi argumentami się absolutnie nie zgadzam. Ten typ polityczności, jakie reprezentowało Prawo i Sprawiedliwość, właściwie wykluczał jakąkolwiek zdolność pobierania pomysłów z drugiej strony. Ostatecznie trudno kooperować w sytuacji, kiedy się jest zdrajcami i targowiczanami. To tak przypomnę, że tak powiem, naturę tego sporu retoryczną, która jednak miała pewne zdecydowany wpływ na temperaturę, na zdolność jakiejkolwiek kooperacji na sprawach państwowych. Natomiast wydaje mi się, że znacznie ciekawsza będzie polemika między nami, Michale. Otóż absolutnie i fundamentalnie nie zgadzam się z sytuacją, w której istnieje jakiś konstrukt teoretyczny, któremu na imię państwo, który musi być izolowany od złej polityki, ponieważ nieszczęście polega na tym, że od 2004 roku, według twoich słów, politycy zaczęli pragnąć wygrywać wybory za wszelką cenę. No u Diaska to jest istota ustroju, w którym żyjemy, nazywa się demokracja, gdzie w wolnych wyborach wygrywa się politykę, ona rządzi. I ustrój państwa, który nie bierze tego pod uwagę i nie potrafi tej wielkiej namiętności wepchnąć w ramy instytucji, prawa i procedur, zawsze taki ustrój będzie przegrany. I wydaje mi się, że dotykamy tutaj w tym naszym sporze, Michale, być może źródeł tego, co się stało w Polsce przez ostatnie półtora roku. To znaczy obecny kształt państwa polskiego, łącznie z jego konstytucją, z jego prawami, nie znalazł zdolności okiełznania żywiołu polityki. I właśnie ten żywioł w tej chwili wylał się z tego państwa, niszcząc je równocześnie. Bo to, że to jest proces niszczenia państwa, nie ulega dla mnie wątpliwości. I ostatnia uwaga, jako specjalista od państwa teoretycznego, chcę zwrócić uwagę, że jednak ta niezdolność, ta Polska resortowa, to państwo resortowe, nie jest wyłącznie przypadkiem polskim. To jest pewna choroba, która trapi wszystkie państwowości na różnym oczywiście poziomie. Ale jeśli mówiłem o słabości centrum, o słabości decyzyjnym, słabości decyzyjnej centrum, a także o pewnej słabości konstrukcyjnej, znaczy o kolegialności Rady Ministrów, o pewnych zapisach konstytucyjnych, które to centrum w gruncie rzeczy ogranicza, to dotykamy właśnie tutaj tej kwestii. Znaczy, jeśli mamy myśleć w przyszłości o polepszeniu państwa polskiego, to musimy myśleć w kategoriach polityczności sensownie wcielonej w centrum decyzyjne i starannie obudowanej procedurami i prawami. Dopiero takie centrum może być wiarygodne dla ludzi, ponieważ podmiotem, i tu się w pełni zgadzam, są ludzie. Otóż niewiarygodne centrum, bezradne centrum państwa polskiego jest czymś, co kompromituje to państwo i nie można się dziwić, że potem oczywiście przychodzi rodzaj rewolucji czy kontrrewolucji, która ma pokazać, że możliwy jest inny świat w innych kostiumach. Dziękuję. Bardzo proszę o krótko. Nie. Ja chciałbym zareagować na element polemiki ze mną wypowiedzi Bartłomieja Sienkiewicza, gdy chodzi o kwestię świadomości prawnej, stosunku do prawa i tak dalej. Pan jednak podkreśla znaczenie uwarunkowań historyczno-kulturowych, podając przykład Włoch. No, po pierwsze, są przykłady innych krajów. Narody nie powstawały w przeszłości jako szanujące wysoce prawo, jako kierujące się takim wysokim poziomem kultury prawnej itd., itd. Każdy jakąś drogą się uczył tego właściwego stosunku do regulacji prawnych. I to nie jest jakieś uwarunkowanie bezwzględne. Sam pan w końcówce swojej wypowiedzi wspomniał o rodzinnym doświadczeniu związanym z nauką w zakresie wiedzy o świecie. Otóż właśnie o to mi chodzi, że przez 27 lat my wszyscy, wszystkie rządy i tak dalej, mogliśmy, jak sądzę, zrobić dużo więcej w tym zakresie.
Ja też mam rodzinne doświadczenie, tylko nie z córkami, a z wnuczkami, nie w Polsce, tylko w innym kraju, gdzie się uczą przedmiotu zwanego American Government. I w związku z tym widziałem, z jakich podręczników się uczą, widziałem, czego się uczą i wiem, czego się nauczyły. I mogę powiedzieć, że w świecie są przykłady tego, jak na szeroką skalę można obywateli wprowadzać, przygotowywać do tego, żeby mogli spełniać właściwie swoją rolę w momencie osiągnięcia pełni praw politycznych, rozumiejąc, w jakim kraju żyją, rozumiejąc, jakie są wartości, zasady tego kraju, jakie są pozytywne tradycje tego kraju, jakie są ich prawa, ale jakie są także ich obowiązki itd., itd. Więc ja myślę, że to jest jednak jedna z naszych klęsk 27-lecia. I ostatnia uwaga. To prawda, że obecnemu rządowi, obecnej większości rządowej przy pomocy jednej ustawy udało się podważyć wartość konstytucji, wartość całego systemu. Tylko że z faktu, iż jakieś prawo jest złamane czy łamane, nie wynika w moim przekonaniu automatycznie wniosek, że to prawo jest bezwartościowe. Przepraszam za dosyć trywialny argument, ale 10 przykazań jest od 2000 lat łamanych znacznie częściej, na znacznie większą skalę i znacznie bardziej konsekwentnie niż jedna pisowska ustawa. A nie wynika z tego wniosek przekreślający wartość tych zaleceń. Otóż w tej chwili my powinniśmy nie tyle dochodzić do wniosku, że z tego doświadczenia wynika konieczność stworzenia jakiejś konstytucji, która się sama obroni. Nigdy takiej konstytucji nie będzie. Tylko musimy dojść do wniosku, że nie pozostawimy tej kwestii odpowiedzialności wobec historii. I że za te grzechy nie pójdzie się wyłącznie do piekła, ale że się pójdzie za kraty po prostu. I musimy mieć także takie swoje wspólne, społeczne, obywatelskie doświadczenie, które zniechęci w przyszłości do tego typu zachowań. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, bardzo proszę o zadawanie krótkich pytań, ponieważ również mamy pytania, które napływają nam na naszej stronie facebookowej, więc bardzo proszę o dyscyplinę. I będę brutalnie przerywać, zapowiadam. Bardzo krótkie pytanie. Piotr Kozioł, informatyk. Cytat prawdopodobnie pochodzi od Disraeliego, premiera, ale powiem po angielsku: freedom is the luxury of self-discipline. I tu chyba leży pies pogrzebany. Problemy nie są z naszym państwem, problemy są, jak zmienić społeczeństwo. Bardzo proszę. Wojciech Warski, Business Center Club, szef konwentu. Ja bardzo się cieszę, że w tym podsumowaniu Państwo właściwie skupili się na kwestii edukacji i kwestii roli ekspertów. To właściwie we wszystkich wypowiedzi ten wątek się pojawiał, aczkolwiek oczywiście w bardzo różnych odcieniach. Ja mogę powiedzieć, że z swojej perspektywy próby wpływania na władzę, tak bym to ujął, wpływania nie metodą złego lobbingu, tylko metodą dostarczania informacji, te doświadczenia zawsze miałem bardzo złe przez całe 8 lat działania Platformy. A teraz oczywiście teraz są zerowe, teraz nie ma żadnej możliwości, walec jedzie do przodu i w ogóle nikt kompletnie niczego nie słucha. Natomiast jest dla mnie pozytywnym elementem, że Państwo w ogóle to widzicie. Natomiast nadal nie otrzymałem odpowiedzi na kluczowe pytanie, które pojawiło się tutaj zresztą w stwierdzeniu pana marszałka Dorna. Dlaczego? Z jakiego powodu? Jest to pytanie może do pana Boniego i do pana Sienkiewicza. Dlaczego elity, centrum decyzyjne rządu, może w ten sposób, zaniechało koniecznej i widocznej, absolutnie oczywistej dla wszystkich konieczności przebudowy państwa, no przynajmniej w drugiej kadencji, jak już nie w pierwszej. Ja mimo wszystko prosiłbym o syntetyczną odpowiedź, dlaczego tak się stało, jaki mechanizm zadziałał, bo z państwa wypowiedzi może czegoś nie pojąłem, ja tego w dalszym ciągu nie odczytuję. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Bardzo proszę, pani tam w czwartym rzędzie. Ewa Hołuszko, czy państwo się zgadzają z taką tezą, że głównym problemem w tym grzechu zaniechania, jak tu powiedział jeden z rozmówców, leży po stronie elit politycznych, po stronie państwa, częściowo państwa, które z tym dyskutują. A w tym grzechu zaniechania najważniejsze jest zaniechanie idei, o tym było mówione.
Nie ma ideowców. Umarł Jacek Kurań lub część się rozeszła. Nie ma ideowców. Młode pokolenie. Nie nauczyliśmy ich w ogóle społeczeństwa obywatelskiego. Młode pokolenie nie wie, co to jest społeczeństwo obywatelskie. Myśmy zaniechali to jako byli solidarnościowcy i trzeci. Nauczyliśmy ludzi, że prawem jest kombinowanie wokół prawa. Duża część społeczeństwa opiera się nie na prawie, ale na zasadzie, że to, co nie jest zapisane w prawie, można, jest prawem, można te prawo omijać, czyli na kombinowaniu de facto. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa, czy są jakieś pytania? Dobrze, bardzo proszę. Najpierw na samym początku, a potem na też mamy głos z samego końca. Bardzo proszę. Ale najpierw z początku głos, a potem nie, z końca. Już jest. Pan ma, panie redaktorze, głos. Bardzo proszę. Bolesław Rolicki, ja jestem dziennikarzem emerytem. Ja muszę powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany państwa takim łagodnym stosunkiem do aktualnej rzeczywistości. Bo przecież wszystko to prawda, wszystko racja, jak się kształtowała w procesie transformacji obecna nasza Polska. Ale to, co w tej chwili przeżywamy, to, co obserwujemy, jest w gruncie rzeczy zakwestionowaniem wszystkiego. Próbą wywrócenia tej Polski. I to, co jest w tym wszystkim najgorsze, że my przecież do dzisiaj nie wiemy dokładnie, jakie są cele strategiczne, ostateczne PiS-u. O co naprawdę PiS-owi chodzi? Bo PiS te rzeczy ukrywa. Przy pierwszej kadencji, przy pierwszej swojej 10 lat temu zaczął od konstytucji, od chęci zmiany konstytucji. Obecnie o tym specjalnie nie mówi. I w gruncie rzeczy jesteśmy ciągle tak uderzani pewnymi pomysłami, które zresztą pan Kaczyński zapowiada. Ja chcę też zwrócić uwagę na to, że w gruncie rzeczy spotykamy się ze zjawiskiem bardzo istotnym, które nie jest rozpoznane. To znaczy, że w gruncie rzeczy mamy w PiS-ie dwie tendencje, bo obok tendencji Kaczyńskiego, w której jeszcze jakieś przejawy zdrowego rozsądku czasem się pojawiają, to znaczy Kaczyński jest w stanie czasem się zatrzymać, zawahać. To obok tego jest pan minister obrony narodowej, który w gruncie rzeczy szykuje właściwie pod glebie, czy szykuje po prostu, przygotowuje się do dokonania czegoś na kształt zamachu stanu. To, co my, to i to takiego zamachu stanu. A ja poproszę o pytanie. Formalnego. Wie pani, co znaczy zadać pytanie? Powinniśmy mieć prawo również powiedzenia czegoś, bo ja słucham tutaj od 2-3 godzin, ale też wiele osób na pytaniu trudno, wie pani, na prościutkim zakończyć całą sprawę, bo po prostu powstaje uczucie niedosytu. Jeśli chodzi o pytanie, to pytanie jest proste. Jak państwo sobie wyobrażają kraj nasz w sytuacji, jeśli się uda wydostać spod władzy PiS-u? Państwo co prawda mówią o tym, że nie będzie żadnego powrotu, ale ja równocześnie słyszałem ze strony Platformy sugestie, supozycje, że jedną ustawą można zablokować po prostu, czy jak gdyby zatrzymać, czy odwrócić główne zasadnicze ustawy, które zostały dotychczas wydane i które w dalszym ciągu są produkowane. I czy co na ten temat państwo sądzą, bo to jest uważam rzecz kluczowa, bo od tego zależy nasza przyszłość. Dziękuję bardzo. To zanim mikrofon trafi do przodu, to zadam pytanie od naszych internautów. Dlaczego w Polsce nie ma impeachmentu? No, jest zapisany w Konstytucji. Można stosowną większością w Zgromadzeniu Narodowym postawić prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu i wtedy prezydent przestaje pełnić funkcję prezydenta. No więc
nie wiem, to na jakimś kongresie Platforma Obywatelska powiedziała, że wprowadzi impeachment, co mnie w ogóle szalenie rozbawiło, bo nie wiadomo było, o co chodzi. Ale no, proszę sięgać do panie internauto czy pani internautko do konstytucji, a nie do wypowiedzi na spędach partyjnych. Dziękuję. I pani prezesie pytanie, tak? Po pierwsze jedna informacja dla Ludwika, który ironicznie wyraził się w seminariach w tym... Nie, ale ja to... Chcę, ale daj mi dokończyć. Otóż dwie reformy rządu Buzka powstały w tej fundacji, które myśmy przekazali, o czym Michał Boni doskonale wie, bo kierował jednym z tych programów, przekazaliśmy Instytutowi Spraw Publicznych, który przygotował. Mniejsza, to jest na marginesie. Chciałbym, to jest problem, to postawiony bardzo interesujący problem tej cezury 2004 roku, prawda? Mi się wydaje, że to jest autentyczna cenzura. To znaczy, że pewnego typu cele, one znikły, bowiem zostały zrealizowane, nie było innych. Nasz rozwój był w dużym stopniu rozwojem imitacyjnym i nie potrafiliśmy później wytworzyć własnych celów, zwłaszcza w okresie kryzysów, kiedy formułowanie własnych celów jest bardzo istotne. I teraz opinia, która w jakimś sensie jest sprzeczna z tym, co powiedziałem. Dużo tu się mówi o ekspertach w sensie pozytywnym. Otóż to, co my obserwujemy w całym świecie zachodnim, to jest rewolta przeciwko ekspertom. To jest rewolta przeciwko temu, co Hannah Arendt nazywała właściwie dyktaturą jednej opinii, czyli prawdy, że to jest w jakimś sensie sprzeczne z demokracją. Populizm jest w gruncie rzeczy buntem przeciwko jednej prawdzie, czyli prawdzie. Otóż tu jest pewnego typu napięcie i tu ostatnie zdanie, które odnosi się do tego, co powiedział profesor Matyja, to jest problem w stosunku do ludu. To znaczy ten bunt jest między innymi wynikiem tego, iż konflikt dzisiaj podstawowy w większości krajów zachodnich, a częściowo i u nas, to jest konflikt pomiędzy elitami, czyli tymi, którzy posiadają wiedzę, nazwijmy ją ekspercką, czy nie, a masami. I to jest autentyczny problem w okresie kryzysu, wtedy, kiedy masy uznają, że elity nie są w stanie odpowiedzieć na fundamentalne wyzwania. To w mniejszym stopniu dotyczy Polski niż krajów zachodnich, które przeżywały znacznie głębiej kryzys ekonomiczny. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Dziękuję. Ireneusz Pawłowski, drobny przedsiębiorca. Bardzo krótkie i mam nadzieję merytoryczne pytanie. Czy można być emigrantem we własnym kraju? To się nazywa emigracja wewnętrzna. Nie, ale tylko pod warunkiem śmierci cywilnej. Można być emigrantem we własnym kraju. Trzeba się wypisać z jego instytucji. Nie mieć dowodu, numeru, zameldowania i wtedy mamy do czynienia z pełną emigracją. Emigracja mentalna to jest to, że nie mamy, nic nas nie łączy z krajem, w którym mieszkamy, jego instytucjami, ale nadal jesteśmy jego obywatelem. Więc trzeba rozróżnić, chyba chce być formalnym czy nieformalnym emigracją. A poza tym ja mam takie wrażenie, że chyba najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to zostać emigrantami we własnym kraju. Nie można zostać emigrantem, nie można się od Polski odmeldować, nie można przestać być Polakiem. Mało tego, wydaje mi się, że jeśli mamy do czynienia z pewnego rodzaju opresją, to wypchnięcie się z tego wielkiego pola nacechowanego i z sentymentem, i historią, i naszymi emocjami, któremu na imię Polska, byłoby najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Ja rozumiem to pojęcie, to jest pojęcie zrozumiałe wobec natłoku tych wydarzeń, ale wydaje mi się, że to jest absolutnie z punktu widzenia Polski, obywatela i państwa najgorsza ścieżka, jaką sobie można wyobrazić. To jest odmeldowanie się mentalne od sytuacji w Polsce, od Polski, od jej problemów i tego bardzo trudnego zakrętu, który w tej chwili przechodzimy. No, także proszę wybaczyć, ale tutaj jestem absolutnie przeciwny tego rodzaju. Jestem winny, tylko jeszcze jedna odpowiedź, bo pan się pytał, dlaczego w drugiej kadencji nie było planu reformy Polski, bo nikt tego nie podnosił w kampanii wyborczej, nie było to żadne zobowiązanie polityczne. Bardzo proste. A zobowiązania polityczne rodzą się nie dlatego, że ktoś je sobie wymyślił, ale tutaj dotykamy właśnie tego związku między obywatelem a państwem. Tylko w wyniku presji obywatelskiej.
Wszystkie ważne kwestie polityczne w wyborach nie powstają w wyniku wymyślenia ich w gabinecie przez jakiś ekspert, tylko w wyniku realnych emocji społecznych. Jakie realne i wygłaszane publicznie emocje społeczne były wtedy wokół państwa? Owszem, były ukryte, teraz to wiemy, ale to się dowiedzieliśmy później. I wydaje mi się, że ten postulat, że Platforma Obywatelska nie rzuciła swojego losu na stos i pięknie nie spłonęła, dokonując fundamentalnych reform w państwie, jest po pierwsze chybiony, a po drugie jest niesłuszny z punktu widzenia reguł, jakie obowiązują. Otóż państwo polskie nie znajdowało się w absolutnym kryzysie, a wręcz przeciwnie. To znaczy nigdy w Polsce nie było tak stabilnie i w sensie takiej zdolności do rozwoju nie mieliśmy takiego okresu do tej pory. I w tym momencie mieliśmy dokonać jakiejś mitycznej, wielkiej reformy państwa. No to jest żądanie, które jest obok realności politycznej zupełnie. Jeśli państwo pozwolicie, to ostatnie pytanie z sali i w ten sposób już pan minister rozpoczął ostatnią naszą część, czyli podsumowanie. A głos muszę dać z przyczyn różnych. Bardzo proszę, panie profesorze. Profesor Rydlewski już był wcześniej wywołany tutaj. Myślę, że nie tylko że jestem przełożonym koleżanki gdzieś tam w uniwersytecie. Ja myślę, dostałem ten głos. Proszę państwa, ja myślę, że można by jeszcze opisywać, używać różnych argumentów, ale myślę, i to może jest podpowiedź na przyszłość, żeby spróbować jeszcze zrobić jakieś seminarium, w którym zastanowimy się nad tym, co blokuje stworzenie odpowiedniej wspólnoty społecznej i politycznej, która mogłaby być środowiskiem zmieniającym to, co nam nie odpowiada. Dlaczego nie jest państwa zdaniem w tej chwili ta wspólnota dostatecznie wyposażona w kondycję? Co jej przeszkadza? Co musi się stać? Bo to się wydaje sensowniejsze. No i już tylko całkowicie, a tyle razy o doradcach mówiło się tutaj, kilku premierom doradzałem. Wiecie, co było dla mnie najważniejsze? I zresztą widzę tutaj innych, którzy też doradzali. Nie tyle, żeby znaleźć jakąś dobrą myśl, ale żeby przekonać tych premierów, że to oni wymyślili. Że to oni wymyślili, że to nie jest przeciwko nim. I to jest pewien problem, ale to już na inną rozmowę. Dziękuję bardzo i bardzo proszę, ostatnia seria odpowiedzi. Runda, tak. Jasne, więc nie mogę zgodzić się z ministrem Sienkiewiczem, który powiada, iż program jest wyłącznie produktem tego, co jest emocjonalnie odczuwane. No w gruncie rzeczy to byłaby absolutna kapitulacja elit. I to wbrew oczekiwaniom ludu, dlatego że wyborcy oczekują, i to nie tylko niewielka część wyborców, oczekują właśnie tego, by ich oczekiwania przekuć w sensowne rozwiązanie. Oczekują aktywności, oczekują decyzji. Tak? A jeszcze jedna rzecz dotycząca czasów przeszłych. Otóż pan minister Sienkiewicz powiadał, że ze względu na stopień politycznego sporu niemożliwa była kooperacja w jakiejkolwiek sprawie. Otóż były przykłady kooperacji nawet przed 2015 rokiem. Wbrew politycznym podziałom. Na przykład reforma spółdzielczości przeciw centralom związków spółdzielczych była dziełem ponad politycznymi podziałami. No tak, ale była, teraz powiem o rzeczy, która została uwalona przez, no nie, ale to wcześniej, znacznie wcześniej. A nie, no to w tamtym czasie to były setki rzeczy. Ta
To były czasy przykładów dobrej współpracy między Platformą a PiS-em w latach 2001-2005, to ja mogę mnożyć i mnożyć, ale chcę powiedzieć o rzeczy, która już prawie dobiegła końca. Tak? To znaczy nowy rozdział w Konstytucji poświęcony sprawom europejskim, dający nowoczesne oprzyrządowanie konstytucyjne państwu, mające służyć aktywnej polityce w Unii Europejskiej. Ta rzecz była skończona za zgodą PiS-u i Platformy Obywatelskiej w lipcu 2011 roku i nie wpuszczona na salę plenarną przez premiera Tuska w imię właśnie tego myślenia, że nie można zrobić nic znaczącego z przeciwnikiem politycznym. Otóż, panie ministrze, byli ludzie, którzy przekraczali horyzont tego myślenia. Tak? Ja wprowadziłem do Rady Muzeum Historii Polski Władysława Bartaszewskiego jako przewodniczącego, Andrzeja Friszkę, Andrzeja Paczkowskiego. Były polityki przekraczające horyzont ostrego sporu i te instytucje zostają. I instytucje powołane w tym duchu zostają. Więc ja po pierwsze namawiam do tego, by projektować Polskę z większą ambicją, z większą dozą inwencji i dla całej wspólnoty politycznej, a nie wyłącznie dla jednej strony. Dlatego, że myślenie o tym, ponieważ oni robią źle, my odpłacimy pięknym za nadobne, w gruncie rzeczy usprawiedliwia to, że będziemy żyć bez końca w warunkach destrukcji i konfrontacji nie dającej żadnego produktu. Wiem, że to jest emocjonalnie trudne, ale odwołując się już do tego wieku 50+, o którego zaczął Ludwik Dor, no polityka nie jest zajęciem dla dzieci i nie jest zajęciem łatwym, więc trzeba podejmować rzeczy trudne, także emocjonalnie trudne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i dlatego też tutaj się spotykamy. Ja wiem, drodzy państwo, że zarówno świetni paneliści, bardzo trudny temat i państwo chcieliby więcej czasu, ale niestety nie mamy go, więc ja bardzo proszę o dyscyplinowanie się czasowe. Bardzo proszę, profesorze. Ja chciałem powiedzieć o trzech rzeczach tytułem raczej wyjaśnienia. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o relacje między politykami a ekspertami, jest jeszcze czynnik pośredniczący, to znaczy polityk musi wiedzieć, jacy są eksperci, co mniej więcej mówią, jak są uwikłani, ale też mieć coś, czego ja sądzę, że współcześnie jednak bardzo wielu osobom podejmującym decyzje brakuje, no, zdolność ogarniania całości, to znaczy nie tylko jakiegoś wycinka, w którym dany ekspert coś zaproponował. I mam wrażenie, że mówimy nie o roli ekspertów, tylko o roli doradców. To też jest w pewnym sensie tytułem wyjaśnienia panu ministrowi Boniemu, bo po tym, jak w 2011 zmieniło się otoczenie Donalda Tuska, ja śledziłem przynajmniej oficjalne, legalne wydruki. Może miał społecznych doradców bardzo dużo, natomiast osób zatrudnionych w KPRM jest funkcją doradcy, zresztą dzisiaj też można czytać, jest to lektura nie budująca. To znaczy bardzo zmieniło się otoczenie premierów od czasów lat 90., nawet jeszcze od rządów, które były rządy Leszka Millera, Marka Belki i tak dalej, więc to jest zmiana. Ja nawet nie będę specjalnie narzekał. No, coś mówi o rządzeniu ważnego. Następna rzecz, o której chciałbym powiedzieć też tytułem wyjaśnienia, dotyczy tego, gdzie należy szukać naprawy. Otóż ja sądzę, że raczej w tej sferze państwa podwodnego, czyli tej góry lodowej na dole. Są dwie rzeczy. Po pierwsze, narracja i opowiadanie o Polsce. Naprawdę nie można konfrontować opowieści z okolic obchodów 25-lecia III Rzeczpospolitej z narracją PiS-u. Jeżeli będziemy uważali, że to są dwie narracje i tutaj trzeba dokonać wyboru, nie ma nic innego, to w gruncie rzeczy narażamy się na to, że będziemy też szamotali się w polityce. Tak? Nic nie oświetla wówczas tego następnego etapu. I trzecia rzecz, czyli gdzie jest ten bardzo ważny rzecz, państwo to trochę, myślę, omijają, mechanizmy selekcji. Tak? Moim zdaniem mechanizmy selekcji, zwłaszcza w odniesieniu do pokolenia znacznie młodszego od nas, są nierzetelne, niesprawiedliwe, nie nastawione na
wychwytywanie talentów, na promocję talentów. Bardzo dużo ludzi wyjeżdża dlatego, że nie mogą zostać w Polsce docenieni. Tak? To jest motyw, który ja bardzo często słyszałem od moich studentów. Ja chcę być sprawiedliwie oceniony jako pracownik. W Polsce będzie decydowało na prowincji bardzo silnie, jakie więzi społeczne ma moja rodzina, kim jest, co mi może załatwić. Mechanizm, który jest w partiach politycznych, mechanizm klientelistyczny, to wszystko wiemy. Jeżeli tego bardzo mocno nie zmienimy, a to nie jest tylko w rękach rządu, większości, naczelnika państwa, to jest w rękach bardzo wielu instytucji, które są samodzielne, no to będziemy mieli ten bardzo zły wynik, jeśli chodzi o zdolność powstrzymywania talentów, ale też no nie zapewniamy sobie reprodukcji. W bardzo wielu miastach w Polsce nie będzie już takich elit, jak te, które objęły władzę w latach 90., a jestem daleki od ich idealizowania. Dziękuję bardzo. Ja tylko chcę powiedzieć, że w pełni się zgadzam z panem posłem Wiozdowskim. Ostatecznie jako jeden z współtwórca Ośrodka Studiów Wschodnich doskonale znam tę pracę organiczną. I praca organiczna może się odbywać nawet w sytuacji totalnego sporu, ale mówimy o państwie. Państwo jest rozrywane tym sporem w o wiele większym stopniu niż zszywane drobnymi pojednaniami. Ale ja chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Proszę Państwa, przez 400 lat mieliśmy starostów jako przedstawicieli państwa na tym najniższym poziomie, którzy byli naturalną taką transmisją sytuacji, które się wiążą z tą podwodną częścią Góry Lodowej, o której Pan mówił. Otóż jak Kazimierz Wielki zaprojektował państwo, tak ono przez 400 lat działało. Ten sam schemat został powtórzony w dwudziestoleciu międzywojennym. Z kompletnie dla mnie niejasnych przyczyn obecne rozwiązanie likwiduje państwo na poziomie powiatowym, a ze starostów uczyniło obieralnego urzędnika właściwie jednej partii politycznej, bo oni już w 80% są PSL-owscy. No, to jest jakby przykład takiego nieumiejętności ciągłości państwowej i popełnienia błędu, który na końcu skutkuje tym, że tak naprawdę to państwo się kończy w jakimś odległym mieście wojewódzkim. Kto ma pilnować te supermarkety i prowincje z takim wielowiekową tradycją koteryjności, żeby nie powiedzieć już językiem lewicy, folwarczną relacją międzyludzką. No to jest taki klasyczny skutek pewnego błędu państwowego, który moim zdaniem jest do naprawienia. Naprawienia jest tylko wtedy, kiedy będziemy mogli jakoś spróbować wyjść z tego klinczu, w którym się znaleźliśmy teraz w okresie rządów PiS-u, bo nie ma powrotu do tego, co było przed, a kontynuacja jest niemożliwa. No to jest ta pułapka, w której się znaleźliśmy. W pełni popieram postulat myślenia o polepszeniu czy projektów państwowych, nawet dotykających konstytucji i konieczności jakichś jej zmian czy uzupełnień. Dziękuję. Proszę Państwa, po pierwsze trudno mi się zgodzić z tą cezurą czasową 2004 roku. Przeniosłabym ją właśnie do roku 2015. Otóż w moim odczuciu my w tym 2004 roku osiągnęliśmy jakąś tam pełnię, byliśmy w NATO i w Unii, ale mieliśmy wielkie ambicje bycia w tej Unii w samym centrum. My zaczynaliśmy z trudnej pozycji 18-procentowego bezrobocia, wypychanych kobiet z rynku pracy w wieku 45 lat, braku polityki rodzinnej. No bardzo wielu rzeczy. Ja mam poczucie, że myśmy wtedy mieli ambicje takiego dobrego usadowienia się w Unii. I właśnie taką pełnię, taką sytość, takie znudzenie tym, co dobre, zaczęliśmy osiągać w końcówce Platformy. Na to się nałożyło to, o czym pisał Machiavelli kilka wieków temu, czyli jeżeli jakaś sytuacja ma miejsce, ludzie są do niej przyzwyczajeni, no to wszystko idzie swoim torem. Ale wtedy, kiedy nastąpi jedna zmiana, tą zmianą była przegrana Komorowskiego, natychmiast rośnie oczekiwanie kolejnej zmiany. Jakby otoczenie się radykalizuje. W związku z tym ja widzę tę sytość nie w 2004, tylko w 2014-2015 roku. I jeśli chodzi o to, co się w tej chwili dzieje w PiS, to odpowiadając panu redaktorowi. Ja powtórzę to, co powiedziałam na początku. Dla mnie PiS zrobił sobie nowy 1989 rok, tylko postanowił nie powtórzyć tych błędów, które jego zdaniem zostały popełnione wtedy, czyli na przykład o okrągły stół. My dla PiS-u jesteśmy tamtą stroną rządową.
Nie ma dyskusji, nie ma debaty, nie ma dopuszczenia do tej Polski budowanej przez PiS. Przecież te wszystkie inwektywy kierowane wobec elektoratu, bo to nawet nie wobec nas, to jest bardzo świadome podzielenie i to jest dokładnie to, z czym my startowaliśmy w 1989 roku, tylko wtedy był okrągły stół, a w tej chwili PiS postanowił poradzić sobie sam. Jeśli chodzi o budowanie instytucji i myślenie w perspektywie kilkunastu lat, uważam, że w tej chwili to jest wyjątkowo trudne. Kiedy mnie pytają ludzie, jaki Platforma będzie miała pomysł na edukację po PiSie, proszę Państwa, odpowiedzieć na to jest bardzo trudno, ponieważ nie wiadomo dzisiaj, jak wielka będzie skala dewastacji. Więc o takim myśleniu w perspektywie kilkunastu lat, oczywiście zawsze bardzo ważne, potrzebne i tak dalej, ale ponieważ nie wiemy, ile zostanie zdewastowane jeszcze do końca czasów PiSu, no to strasznie trudno myśleć w perspektywie długofalowej, jednak trzymając się ziemi. Dziękuję bardzo. Parę uwag, no, po części polemicznych wobec pana ministra Sienkiewicza, bo tutaj widzę największe te pola niezgody. No, naprawdę, jeżeli pewne rekomendacje ministra Boniego, powiedzmy, zostały przemilczane przez pana premiera, a potem na niczym skończyło się to seminarium z bardzo ciekawymi wynikami, no to nie jest wytłumaczeniem, że tego nie robiono, czyli nie było przebudowy, nie mówię generalnej przebudowy, nikt tu nie mówił o rewolucyjnej, generalnej przebudowie państwa, skromniej. O przebudowie i proefektywnościowym zwrocie, jeżeli chodzi o centrum decyzyjne rządu. No to mówienie, bo nie, takie zapowiedzi nie zostały złożone w kampanii wyborczej, jest pewnego rodzaju unikiem, bo w kampanii wyborczej składa się zapowiedzi dotyczące nie czarnej skrzynki systemu politycznego, która interesuje niewielu, interesuje właśnie elity, ale polityk, które z tej skrzynki wychodzą, w zamian za co, jak wiemy z teorii systemów politycznych, oczekuje się, otrzymuje się zasilenia. No jednak moja hipoteza, że po tej dyskusji, że tego nie zrobiono, bo nie wiadomo, co by z tego miało być tak na bieżąco politycznie, a byłby to dodatkowy kłopot. Ale to znaczy nie było siły politycznej. No, nie było, moim zdaniem nie było chęci politycznej. No, byłby dodatkowy kłopot i potworne piski i wrzaski ministrów, podsekretarzy stanu, dyrektorów, no bo to by reforma tego typu burzyłaby ich świat. A ludność na zewnątrz, no tam był tak by tego, a co to ją obchodzi, prawda? Dla niej liczą się to, co ze z czarnej skrzynki wychodzi. Teraz ja się zgadzam z tym, że pewnym elementem odbudowy spójności jest znalezienie modus vivendi po, jak sądzę, wysoce prawdopodobnym odsunięciu PiSu do władzy. Tylko z punktu widzenia tematyki tej konferencji to nie wszystko, no bo jest może warunkiem koniecznym, ale na pewno niewystarczającym, doprowadzenie do stanu, w którym dwie główne siły polityczne przestają także samym sobie i swojemu elektoratowi zgłaszać obietnice anihilacji politycznej drugiej strony. I politycznej i społecznej, prawda? No to jest warunek wstępny. A naprawdę tutaj Kazimierz Ujazdowski wspomniał, jeżeli chodzi o kwestie spółdzielczości, wspólne porozumienie zlikwidował PiS. Jeżeli chodzi o kwestie zmiany konstytucyjnej związanej z europeizacją polityki Polski, to wspólne porozumienie zlikwidowała Platforma Obywatelska. W związku z tym no, jedyną drogą do
tutaj odbudowy pewnych możliwości politycznych dla Rzeczpospolitej i dla państwa jest nie tylko powiedzenie, że no nie zlikwidujemy was, prawda, tylko także zaproponowanie być może z pozycji siły pewnego porozumienia, ale nie oktrojowanego na zasadzie poprzyjcie nas, bo my mamy władzę i tylko mamy większość, tylko zawarcia realnego kompromisu. I już a wszystko to trzeba przygotowywać na takich seminariach jak te, które się rozrosną. Będzie coś z tego, czy nie będzie, starać się trzeba. I ostatnia uwaga, znaczy dwie uwagi. Po pierwsze, za mało doceniamy to, jak w zakresie polityk są zbieżne polityki PiS-u i PO. Prawda? No 500+ to jest rozszerzenie i kontynuacja tego, co robiła Platforma pod koniec swoich tych. Jeżeli chodzi o zwrot ku pewnemu etatyzmowi i w spółkach Skarbu Państwa, to nie tylko jest przez PiS kontynuacja i rozszerzenie, powiedzmy, wsadzania swoich ludzi, ale ten Polski Fundusz Rozwojowy to jest rozszerzenie i wzmocnienie tego, co zaproponował Donald Tusk. Jeśli chodzi o politykę wschodnią, to poza retoryką, no, uczyłem mówiąc, bardzo potężne zbieżności. Z Europą jest inaczej. Ale znowu, pani minister, PiS i Platforma miały, i Leszek Miller też, miały ambicje wejścia do centrum decyzyjnego. Tylko ta możliwość zniknęła w 2008-2009 roku, kiedy centrum decyzyjne Unii w takim kształcie, w jakim istniało w 2004 roku, przestało po prostu istnieć, bo sytuacja się zmieniła. Tak? W związku z tym nie wiązał, znaczy naprawdę broniłbym tej daty 2004. W końcówce Platformy nie byliśmy w centrum decyzyjnym Unii, wcale nie z winy Platformy. Tylko z winy sytuacji. Dziękuję bardzo. Słowo o tym projekcie rozdziału konstytucyjnego dotyczącego spraw europejskich, o którym dwaj panowie mówili. Ja byłem członkiem tej komisji Gowina, która pracowała. W mojej opinii nie był to wielki sukces, ponieważ zaproponowano uregulowanie rozmaitych kwestii poza tymi, które stanowią prawną przeszkodę wejścia do Unii Monetarnej. W związku z tym wartość tej regulacji, nawet gdyby została przyjęta, była dość wątpliwa. Pewne rzeczy wyjaśniałem, ale nie te, które ja osobiście uważam za najważniejsze. Proszę państwa, tak, no to były kompromisy tak daleko idące, że eliminujące to, co najważniejsze. Ale okej, nie o tym w tej chwili. W naszej rozmowie pojawiał się problem, czy my mówimy, czy nie nadmiernie koncentrujemy się na rozmaitych niepowodzeniach, klęskach, porażkach itd., czy rzeczywiście w ciągu tych 27 lat nie było osiągnięć. No, nie jesteśmy na Akademiku Czci, przynajmniej pewnie tak odebraliśmy wszyscy zaproszenie. Pewnie też pamiętamy rok 2014 i międzynarodowe spotkanie na Placu Zamkowym związane z 25-leciem obchodów czy wyborów czerwcowych. I to był chyba taki kulminacyjny moment podsumowania sukcesów Polski. I nie była to czysta kurtuazja ze strony naszych gości, bo rzeczywiście na wiele z tych pochwał zasługiwaliśmy. Polska zasługiwała, polskie społeczeństwo zasługiwało. No, ale niestety po tym 2014 roku był rok 2015 z wynikami jednych i drugich wyborów i to jest problem. Chciałbym z jednej strony troszkę nas wszystkich pocieszyć, względnie pocieszyć w tej wydawałoby się beznadziejnej sytuacji, mówiąc, że przecież doskonale wiemy, że w wielu krajach demokratycznego Zachodu występują podobne zjawiska takiej rebelii dużej części społeczeństw, zwrotu antyestablishmentowego przeciwko dotychczasowym elitom, programom, sposobom rządzenia i tak dalej. No i to nie jest dzieło przypadku, jeżeli coś podobnego zdarza się po obu stronach Atlantyku, także w państwach tradycyjnie liberalnych, demokratycznych.
To jest zagadnienie samo w sobie fascynujące. Sprowadzę je do jednego zdania. Otóż jestem przekonany, że zupełnie niezwykłe, ogromne, intensywne zmiany zachodzące w polityce, gospodarce, technologii, kulturze, obyczaju w skali światowej sprawiają, że w wysoko rozwiniętych państwach ta część społeczeństw, które mają większe trudności z dostosowaniem się do nowej rzeczywistości, traci poczucie bezpieczeństwa. I w tych warunkach z jednej strony szuka nowych jakby punktów orientacyjnych i zwraca się ku tym, którzy obiecują, a z drugiej strony chętnie zwraca się ku przeszłości, bo ją pamięta w tym momencie zdecydowanie bardziej pozytywnie, optymistycznie, jako bezpieczny czas. Więc z tego punktu widzenia pewne rebelianckie nastroje, jakie się pojawiły w Polsce, dają się również pod ten wspólny mianownik podciągnąć. Ale były też oczywiście i zawsze są jakieś przyczyny dodatkowe, indywidualne. W polskiej sytuacji były to przyczyny o mniejszym znaczeniu, ale jednak dość istotnym, jak chociażby nieumiejętna polityka lewicy, która doprowadziła do tego, że ta lewica nie zdołała wpłynąć trochę korygująco na arytmetykę parlamentarną. I to były jednak poważne zaniechania Platformy Obywatelskiej. I tu nie chodzi nawet o jakąś wielką rekonstrukcję państwa. Ja w 2009 roku miałem okazję do dłuższej, wręcz parogodzinnej rozmowy z Tuskiem. I w tej rozmowie zająłem takie stanowisko, mówiąc, że ja rozumiem rozmaite konieczności ograniczenia tej kadencji po 2007 roku, że najpierw trzeba było łagodzić, uspokajać, poprawiać i tak dalej. Teraz się zbliżają wybory, to ma swoje też swoją logikę ograniczającą, ale powiedziałem mu wtedy, macie jako pierwsi szansę wygrać ponownie wybory. Jeżeli zmarnujecie kolejne 4 lata, to wielka będzie wasza odpowiedzialność. I te 4 lata kolejne według mnie zostały zmarnowane przynajmniej w jednym zakresie. Nie wielkiej rekonstrukcji państwa, tylko przygotowania, zaproponowania wiarygodnej oferty dla młodej części polskiego społeczeństwa, która stawała się coraz lepiej wykształcona i która miała prawo oczekiwać, że państwo wesprze pewne procesy modernizacyjne, zwłaszcza w gospodarce, pozwalające w pełni konsumować wyższe kwalifikacje tej części społeczeństwa. Niestety niczego takiego nie zrobiono. Być może gdyby pańskie propozycje z raportu były realizowane, to byłaby ta odpowiedź. I wszyscy zostaliśmy, nie tylko Platforma, ukarani za to przez młodych wyborców w wyborach parlamentarnych. Więc niestety to się wydarzyło. I ostatnia kwestia. Pytanie, co po PiS-ie? No, jedną ustawą oczywiście tego się nie da wszystkiego odwrócić, wyczyścić, ale proces odwracania zmian tych przepisów, które na przykład wyposażają w jakieś oszałamiające uprawnienia inwigilacyjne wszystkie służby, czy innych zmian dotyczących rozmaitych instytucji, nie jest niewyobrażalnie trudny. To jest do zrobienia. Ja osobiście widzę z dzisiejszej perspektywy, nie wiedząc, co się jeszcze może wydarzyć, jedną kwestię szalenie trudną. Co zrobić z tym tak zwanym Trybunałem Konstytucyjnym? Bo to, co jest w tej chwili, to jest tak zwany Trybunał Konstytucyjny, to nie jest Trybunał Konstytucyjny. Otóż nie da się w moim przekonaniu zwykłą ustawą unieważnić tego wszystkiego, co się wydarzyło, zwłaszcza, że będą wydawane tak zwane wyroki tego Trybunału przez czas do kolejnych wyborów i tak dalej. I żeby postąpić całkowicie legalistycznie, trzeba byłoby dokonać właśnie konstytucyjnej zmiany dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, a nie wiem, czy w wyniku wyborów uda się wyłonić odpowiednią większość. Jeśli się nie uda, to będziemy w sporej kropce. Czy tolerować bezprawie w tym miejscu, mające tak kolosalny wpływ na funkcjonowanie państwa, czy to bezprawie przy pomocy innego bezprawia spróbować wymazać? Dziękuję bardzo. To dobry moment, żeby wejść z kolejnymi konkluzjami. Po pierwsze, co do tych dat 2004-2015, i jedna i druga jest prawomocna, one czego innego trochę dotyczą. 2004 rok, wejście do Unii, ono zamykało pewien okres konsolidacji wspólnego języka co do pewnych rzeczy. 2015 rok i wyniki wyborów i to, co się dzieje po 2015 roku, zamykają rok 1989. Takie jest moje zdanie. Powiedziałem to na początku swojej dzisiejszej wypowiedzi, mówi o tym Joasia.
I to jest bardzo poważny problem, bo my nie stoimy przed takim wyborem, będą kolejne wybory, wygra inna partia polityczna albo zespół partii politycznych i wszystko się zmieni, tak? Zmieni się, ale trzeba będzie coś zrobić z tym okresem, który mamy. Dwie rzeczy. Na pewno nie wolno używać określenia, że zlikwidujemy i nie zlikwidujemy, ale na pewno trzeba używać określenia osądzimy. Nie można nie osądzić, tak? Szukając rozwiązań, także trudnych w sensie prawnym, już historycznie się zdarzało, po II wojnie światowej się zdarzało szukać rozwiązań prawnych po to, żeby móc osądzić. Ja nie wiem, czy to tak, czy inaczej, to jest kwestia prawników, ale trzeba na pewno osądzić. Po drugie, o tym mówił Rafał Mateja i to jest bardzo istotne. Uważam, że taki projekt, który możemy umownie nazywać opowieść o Polsce, on jest jednym z kluczowych, bo brak tej opowieści o Polsce, wspólnej opowieści o Polsce przy szacunku dla wszystkich różnic. Brak tej opowieści jest przyczyną, że tak powiem, porażki tego, że tożsamości, jakie poszukiwane są przez młode pokolenie, są pewnie zupełnie inne niż te nasze. No jednak widać od 2005 roku badania pokazują wśród młodych ludzi większą, o wiele większą, rosnącą zgodę na autorytaryzm i radykalny zwrot w stronę takich no już właściwie quasi nacjonalistycznych, często w niektórych grupach prowadzących do faszyzmu wzorców kulturowych i zachowań. I tego nie można tak sobie wyrzucić za burtę, tak? Trzeba się zastanowić, jakie błędy w ofercie tożsamościowej my pyszni naszą historią solidarnościową, długie pokolenie, bo od 1989 roku do dzisiaj w gruncie rzeczy rządzą osoby, które są z Solidarności, łącznie z Jarkiem Kaczyńskim dzisiaj. Tak? I ja myślę, że dla młodych to jest takie poczucie, to gdzie jest nasze przeżycie pokoleniowe? Gdzie jest nasza historia? Tak? W Londynie? Na emigracji, tak, albo w jakichś różnych niemożnościach. I tu wrócę do tego raportu o młodych z 2011, przy tym pytaniu, czy można było mieć jakąś treść, tak, czy zobowiązania wyborczego, czy jakiegoś planu po 2011, można było, ten raport był. Nie było natomiast w żadnych zobowiązaniach powiedzenia o tym, że będzie wiek emerytalny przesuwany, a został przesunięty już po wyborach 2011 roku, co zresztą bardzo dobrze, tak, uważam, chociaż tryb, że tak powiem, tego przesunięcia, brak dialogu i tak dalej, no, spowodował, że tak łatwo było to wszystko odkręcić. Zresztą jak mówimy o sprawach emerytalnych, to uważam, że przesunięcie wieku to była reforma emerytalna, natomiast OFE to nie była żadna reforma emerytalna. To było takie wioślarskie działanie ratunkowe, tak? Machnięcie wiosłem po to, żeby kawałek dalej gdzieś móc podpłynąć i żeby woda się nie nalała do szalupy, w której płynę. Pan pytał o te osiągnięcia, tak? Różnego rodzaju, albo czy brak ich. Po 2007 roku instytucjonalne rozwiązanie, które zaczęło przesuwać wiek wychodzenia z rynku pracy, czyli ograniczenie wcześniejszej emerytury. To bardzo ważne, rozwijające się rozwiązanie. Edukacja nie do końca dobrze rozegrany sześciolatek. Ale jak spojrzymy teraz na świat, tak, to jest chyba w ostatnich 10 latach ze 120 kilka krajów na świecie, które obniżyły ten start edukacyjny, a Polska jest jedynym, który podwyższył. Tak? Już mówię o tych ostatnich decyzjach. Myśmy przygotowali, to teraz się chwalą w Europie, że mamy 2% nakładów PKB na wydatki obronne i cały wielki projekt, drugiej kadencji, żeby to oddawać sprawiedliwość, cały wielki projekt dotyczący modernizacji polskiej armii, który teraz jest wyrzucany do kosza, tak, po kawałeczku. To są strasznie fajne rzeczy i o tym trzeba pamiętać. I ja... Nie, ale ja chcę tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że są rzeczy, które się nie udały, ale nie można powiedzieć, że jest puste pole i ta lista byłaby istotna, szczególnie danie sobie rady w taki czy w inny sposób, bo to się samo zupełnie nie stało zagrożeniami kryzysowymi. I teraz jeszcze o tej opowieści o Polsce. To nie jest tak, że nie ma przyczółków. Ja mówiłem w swojej pierwszej wypowiedzi o tych społecznościach lokalnych, które budują swoją historię, historię swoich rodzin, historię budynków w różnych miejscach. To wchodzi do internetu. Jak państwo jedziecie przez Polskę, możecie znaleźć po drodze w różnych miejscowościach aplikacje, które dają wam pełną, co cyfryzacja jeszcze się kłania, pełną informację o tym, co tam jest. I
tej wiedzy o tym, że mieszkamy w takim środowisku, w okresie PRL-u nie było. Środowisko lokalne było jakby zamknięte na własną historię, tak? Albo tylko pewne wątki polityzowane były do czegoś wybierane. Więc moim zdaniem ludzie tego chcą, tak? I ta rozmowa, to mówienie, ta opowieść o Polsce, ona jest istotna, żeby nie tylko myśleć o wygrywaniu wyborów i o reformach i o długiej perspektywie, bo to jest oczywiście potrzebne, tylko szukać głębszego zakorzenienia dla tych polityk przyszłości w Polsce, które są potrzebne, bo ja się zgadzam z tym, co Bartek Sienkiewicz powiedział, że wybory trzeba wygrywać. Tylko trzeba wiedzieć, po co je wygrywać i ta wiedza, po co je wygrywać, musi być o wiele szersza, tak? I jeśli mówimy, że ona ma być szersza, to weźmy sobie jeszcze jeden przykład. W wyborach francuskich wiemy, kto wygrał, a kandydat republikanów Fillon tak na dobrą sprawę postawił sobie w którymś momencie kwestię, co zrobić, żeby trochę przejąć z języka Marie Le Pen, żeby móc wygrać. I przegrał. Przegrał z Kretesem. Więc nie, jasne, że nie dlatego buduje pewną figurę, tak? Ale też chodzi o to, żeby wtedy, już kończę ostatnie zdanie, że wtedy, kiedy się chce wygrywać, to trzeba mieć bardzo szeroki pakiet do zaoferowania, a tak naprawdę najważniejszym w tym pakiecie jest obywatel i zwrot ku niemu, a po drugie to jest to ta opowieść o Polsce i niezapominanie o tym już nigdy, bo nam się takie błędy zdarzały. Niezapominanie o Polsce, tylko uznania, że to każdego droga indywidualna, a państwo nic do tego nie ma. W różnych działaniach promocyjnych, edukacyjnych ma. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję przede wszystkim Pani i Panom za przyjęcie naszego zaproszenia, za udział. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, że tak byliście z nami, wysłuchaliście, wzięliście również Państwo udział. Zapraszamy oczywiście na kolejne nasze spotkania i na rozmowy w kuluarach teraz. Bardzo dziękuję.